Także dzisiaj, jak wspominałem, gościmy pana Stanisława Michalkiewicza. Muszę się posłużyć tutaj ściągawką, bo pan Stanisław Michalkiewicz jest tak aktywną osobą, że spamiętać to wszystko, jego całą działalność, to jest bardzo trudno. Ja tylko niektóre rzeczy przytoczę. Więc wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, publicysta najwyższego czasu naszego dziennika Radia Maria i Telewizji Trwam, pisarz, autor książek, też już widzę, że tam są nowe książki, które nawet są tutaj nieuwzględnione. Ulubiony ustrój Pana Boga, Na gorącym uczynku, Choroba czerwonych oczu, W przededniu końca świata, Szczypta herezji, Polska ormowcem Europy, Na niemieckim pograniczu, Targowica urządza się przy Napoleonie, Studia nad żydofilią, Spod listka figowego oraz Dobry, zły liberalizm i jeszcze broszura Monologii. Poza tym wynotowałem jeszcze ze strony internetowej pana Stanisława, że jest autorem Małej Konstytucji z 1991 roku i projektu Konstytucji z 1992 roku, w której postulował m.in. zmniejszenie posłów do 120 osób. No i z tego m.in. też właśnie powodu ta Konstytucja nie znalazła uznania wśród polityków. Jeszcze jakbyście Państwo chcieli coś więcej wiedzieć, to polecam stronę www.michalkiewicz.pl. Tam można znacznie więcej informacji uzyskać na temat działalności i w ogóle życiorysu pana Stanisława Michalkiewicza. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy temat etyka w ekonomii, a globalny kryzys gospodarczy. Można by powiedzieć finansowo-gospodarczy, no ale to już nieistotne. Także w tej chwili oddaję głos panu Stanisławowi, żeby nie przedłużać, bo jeszcze mamy po prelekcji, będziemy oczywiście pytania zadawali, a później zamykamy dyskusję i jeszcze ewentualnie będziemy mieli jakieś wolne wnioski do tego, że tutaj, jeśli chodzi o ten projekt, o którym Państwu wspominałem, no to wywiążemy się z tego projektu, a później jeszcze będziemy jakieś sprawy inne, klubowe prowadzić, dlatego że klub już istnieje prawie 3 lata, a dofinansowanie mam dopiero od lipca tego roku. Proszę Państwa, etyka w ekonomii. Zależy w jakiej ekonomii, dlatego że etyka, pewne minimum etyczne jest konieczne, jest warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania, właściwie w ogóle funkcjonowania nawet nieprawidłowego gospodarki rynkowej. Bo w przypadku gospodarki nakazowo-rozdzielczej takie minimum etyczne nie jest konieczne. W przypadku gospodarki nakazowo-rozdzielczej takiego modelu ekonomicznego jest konieczny tylko potężny batok, żeby wszystkich zmuszać do tego, co centralny planifikator tam sobie zaplanował. Natomiast minimum etyczne nie jest konieczne. W przypadku gospodarki rynkowej takie minimum etyczne jest konieczne i na pierwszy plan w etyce w przypadku modelu rynkowego wysuwa się 7 przekazanie dekalogu nie kradnij. Od tego trzeba zacząć. To przykazanie oznacza konieczność poszanowania własności prywatnej, czy w ogóle własności. Wielu ludzi przechodzi nad tym lekkomyślnie do porządku, ponieważ nie do końca zdaje sobie sprawę, co oznacza sam termin własność. On ma bardzo konkretne znaczenie, obecnie rozmywane przez na skutek socjalistycznych miazmatów, ale właśnie dlatego między innymi taki niby model rynkowy gospodarki nie funkcjonuje prawidłowo, ponieważ własność jest rozmywana, rozmydlana. Własność ma bardzo konkretne znaczenie i rodzi bardzo konkretne konsekwencje.
od których właściwie nie powinno się odstępować, no ale na skutek rozmaitych miazmatów i chaosu semantycznego, jaki celowo jest chyba w naszych czasach wytwarzany, żeby ludziom robić łatwiej wodę z mózgu, no to niestety to pojęcie jest rozumiane opacznie. Pojęcie własności skonkretyzowali rzymscy prawnicy jeszcze w głębokiej starożytności i zdefiniowali własność jako plena in re potestas, to znaczy pełne władztwo nad rzeczą, które przysługuje właścicielowi z wykluczeniem wszystkich innych osób. Co oznacza, że własność obejmuje uprawnienie do użycia rzeczy, ale również do nadużycia rzeczy. Nawet zniszczenia rzeczy. Właściciel ma prawo zniszczyć swoją rzecz i nikt nie powinien mieć prawa mu tego zabronić, bo to się mieści w pojęciu własności. Co więcej, właściciel podejmuje decyzję odnośnie przedmiotu własności samodzielnie, o tym mówi ta druga część definicji, z wyłączeniem wszystkich innych osób. Nawet jeżeli te osoby mają dobre pomysły co do tej własności, lepsze niż ma właściciel, to zgodnie z treścią pojęcia własności nie wolno im nad tymi decyzjami właściciela wiecować. No teraz odchodzimy od tego, mamy, jak to się mówi, demokrację, w związku z czym demokracja polega między innymi, to jest silna trucizna, na takim powszechnym uczestnictwie we władzy. To jest przedmiotem takiej porządliwości ze strony wielu ludzi, którzy nie są kontrolni przestrogi sformułowanej przez Franciszka księcia Dolorosa, który zauważył, że trudniej jest nie dać rządzić sobą, niż rządzić innymi. Mimo to wielu ludzi chce rządzić innymi, no i pragnie w związku z tym powszechnego uczestnictwa we władzy. Ale co z tego wynika? Jeżeli wszyscy chcą uczestniczyć we władzy, to znaczy każdy chce kimś rządzić. No przecież nie sobą, prawda? Każdy chce kimś rządzić, ale ponieważ każdy chce kimś rządzić, to wszyscy rządzą wszystkimi. W rezultacie zakres wolności ludzkiej gwałtownie się kurczy. I to jest ta pierwsza konsekwencja powszechnego uczestnictwa we władzy. To również odnosi się do kwestii własnościowych. Na przykład nad decyzjami właściciela zaczyna deliberować państwo, to znaczy uczestnicy władzy publicznej, członkowie władzy publicznej, co jest o tyle nieetyczne, że oni wprawdzie deliberują, ale konsekwencje ekonomiczne tych decyzji ponosi właściciel. Więc to każdy by tak chciał, prawda? Mieć to tak jak w tym dowcipie o rabinie i hodowcy kur. Nie wiem, czy państwo znacie. Przyszedł hodowca kur, rabina i pyta: rabbi, ja mam straszne zmartwienie. No co takiego? No zdychają mi kury. A czym je karmisz? No karmię je pszenicą. Ach, pszenicą, ale jaką pszenicą? Gotowaną czy surową? No surową. Oj, to źle. To niedobrze, powinien się karmić pszenicą gotowaną. No, to rzeczywiście zastosował się do rady, ale po tygodniu przychodzi i powiada: rabbi, ja mam jeszcze większe zmartwienie. No co takiego? No kury mi nadal zdychają. A tą pszenicę to ty tak tylko gotujesz, czy tam ją solisz i tak dalej? No tylko gotujesz. Oj, to niedobrze, to trzeba ją solić jeszcze. No i tak dalej. I po trzech tygodniach przychodzi ten hodowca jeszcze bardziej zmartwiony. Mówi: rabbi, no te wszystkie, te kury mi zdychają. Mówi: słuchaj, no kochany, czy ty, ja mam jeszcze bardzo dużo dobrych rad, tylko czy ty masz jeszcze kury? No tak się kończy piecowanie nad własnością właściciela. No nie tylko władza publiczna czuje się uprawniona do wiecowania nad własnością właścicieli, również współobywatele się czują uprawnieni, na przykład związki zawodowe wymuszają na właścicielach rozmaite pakiety socjalne, no a potem jak firma bankrutuje, no to mają pretensje do właściciela, że zbankrutował. Nie widząc związku przyczynowego między tym wiecowaniem a
bankructwem firmy, tak jak Dajakowie jeszcze do niedawna, bo teraz tu już pewnie wiedzą, bo rewolucja seksualna i tam dotarła, kiedyś nie zdawali sobie sprawy ze związku przyczynowego między stosunkami płciowymi a rodzeniem się dzieci, bo to aż 9 miesięcy mija, w związku z tym to trudno zauważyć taki związek przyczynowy. Ktoś powiedział, że gdyby ból po uderzeniu, czy gdyby człowiek po uderzeniu młotkiem w palec odczuwał ból po roku, to ludzie znacznie częściej by sobie obtłukiwali palca, ponieważ natychmiast się to odczuwa, to ten związek przyczynowy jest dostrzegalny. Proszę Państwa, no, z tych wszystkich względów to minimum etyczne w gospodarce jest naruszane. Jest jeszcze gorzej, dlatego że pojawiły się ideologie polityczne, które są ewidentnie sprzeczne z tym minimum etycznym, ewidentnie sprzeczne z dekalogiem, a konkretnie z 10. przykazaniem dekalogu. Jak, nawiasem mówiąc, jak ktoś pragnie uzyskać dowód, że Pan Bóg jest wszechwiedzący, to właśnie 10. przykazanie jest takim dowodem. Dekalog został sformułowany w głębokiej starożytności, jak Państwo wiecie, a już wtedy Pan Bóg przewidział socjalistów, że będą socjaliści. Dlaczego tak mówię? No dlatego, że 10. przykazanie zakazuje, nawet już nie to zaboru cudzej własności, to 7. zakazuje kradzieży, a 10. przykazanie zakazuje nawet pożądania cudzej własności, to znaczy nawet w jakiej formie, nie tylko zaboru cudzego mienia, ale nawet wiecowania nad cudzą własnością. Właśnie z tego by się trzeba na dobry porządek spowiadać, tylko nie wiadomo jak ten grzech nazwać, prawda, bo to jest grzech nienazwany, więc nawet pożądania cudzej własności, a przecież ideologia socjalistyczna polega, istota ideologii socjalistycznej, główne, najtwardsze jądro ideologii socjalistycznej polega na ekscytowaniu w ludziach pożądania cudzej własności. To jest bardzo ważne przykazanie, dlatego że jeżeli ktoś tego pożądania nie może opanować, no to prędzej czy później naruszy 7. przykazanie, a być może również 5., jak właściciel będzie bronił swojej własności. Wszystkie rewolucje komunistyczne na tym polegały przecież, że na gwałtownej zmianie stosunków własnościowych. Na tym polegała bolszewicka strategia rewolucji komunistycznej. Teraz mamy do czynienia z inną strategią. Od tej bolszewickiej troszeczkę już się odeszło, bo ona wprawdzie była skuteczna, ale nie za bardzo skuteczna. W związku z tym teraz mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną, ale realizowaną według innej strategii, według strategii zaproponowanej przez włoskiego komunistę Antoniego Gramsciego. Ale nie o tym tutaj mam mówić. Proszę Państwa, to minimum etyczne właściwie byłoby wystarczające, gdyby było prawidłowo rozumiane. No ale jeszcze, żeby lepiej zrozumieć to charakter tego minimum etycznego i konsekwencje, które z tego wypływają, musimy się odwołać do starożytnych mędrców, bo współcześni mędrcy to niewiele by nam przyszło z tego, jakbyśmy się do nich odwoływali, a konkretnie do jednego starożytnego mędrca, takiego prawnika rzymskiego z epoki chwały cesarstwa, Ulpiana Domicjusza. Ulpian Domicjusz sformułował takie zasady zgodnie z rzymską, bo Rzymianie jakieś tylko coś zauważyli takiego ciekawego, to zaraz ubierali to w pełną mądrości sentencję. Między innymi jedna z takich sentencji głosi, że omne trinum perfectum, to znaczy wszystko co potrójne jest doskonałe. Dlatego Ulpian Domicjusz sformułował taką potrójną zasadę życia sprawiedliwego, którą sformułował w ten sposób: honeste vivere, alterum non ledere, sum quique tribuere. To znaczy uczciwie żyć, drugiego nie krzywdzić i każdemu należne oddawać. To jest to minimum etyczne, które myślę jest warunkiem sine qua non gospodarki rynkowej, bo tak jak powiedziałem, w gospodarce nakazowo-rozdzielczej żadne minimum etyczne nie jest konieczne, jest konieczny potężny ruski batok, żeby wszystkich dyscyplinować. No i to bez minimum etycznego można się obejść wtedy, tyle tylko, że to daje opłakane rezultaty. Jak wiemy, Związek Sowiecki upadł nie dlatego, że ktoś go zawojował, tylko pod ciężarem własnych błędów. Upadł dlatego, że zbankrutował po prostu. Proszę Państwa,
Jednym słowem, takim minimum etycznym gospodarki rynkowej jest sprawiedliwość. Jest sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? Jest taki napis na gmachu sądów na Alei Solidarności w Warszawie. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. No to co jest ostoją mocy i trwałości? Musimy to wiedzieć dokładnie, bo inaczej nie wiedzielibyśmy, na jakiej ostoi mocy i trwałości spoczywa nasze państwo, prawda? Trzecia Rzeczpospolita. Musimy to pojęcie sobie zdefiniować, żebyśmy wiedzieli, jaka jest treść tego minimum etycznego, no i jakie z tego wypływają konsekwencje, bo wypływają z tego bardzo poważne konsekwencje. Sprawiedliwość jest rozumiana, czy bywa rozumiana dwojako, na dwa sposoby. Pierwszy sposób to taki rozumienie sprawiedliwości jako idealny stan stosunków międzyludzkich. Idealny stan stosunków międzyludzkich i marksiści, leniści nawet sprecyzowali, jak ten stan stosunków międzyludzkich ma wyglądać. Mianowicie taką formułę wypracowali: od każdego według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb. No, to oczywiście od razu rodzi pytanie, jakie są potrzeby i jakie są możliwości i kto o tym decyduje, kto to określa. No, jeśli chodzi o potrzeby, to jeszcze pół biedy. Każdy może powiedzieć, no takie mam potrzeby, ale to wiadomo, że ludzie mają skłonność do przeceniania własnych potrzeb, do olbrzymiania własnych potrzeb. Ładnie byśmy wyszli, jakbyśmy tak wszystkich słuchali, jakie mają potrzeby, prawda? To by tam bogactwa świata nie starczyło, żeby to zaspokoić. No ale gorzej jeszcze jest z możliwościami, bo ludzie mają skłonność do obniżania własnych możliwości. O, nie mogę tutaj tego, to już nie mogę zrobić, zwłaszcza za te pieniądze, prawda? No i w związku z tym, a my musimy dokładnie wiedzieć, żeby praktykować sprawiedliwość, to trzeba dokładnie wiedzieć, jakie są możliwości i jakie są potrzeby. Rodzi się w związku z tym konieczność nieunikniona pojawienia się kogoś, czyje orzeczenia w zakresie możliwości i potrzeb były przyjmowane powszechnie i bez zastrzeżeń. No i to wiadomo, że to musi być jakiś tyran. Jeżeli się z nim nie dyskutuje, no, który ma ostatnie słowo w wszystkich sprawach. I tak rzeczywiście było, jak Państwo pamiętacie, tam gdzie tę formułę praktykowania sprawiedliwości próbowano wprowadzać w życie, to czy tam sprawiedliwość została zrealizowana, czy nie, to do dzisiaj trwają spory. Natomiast jedno pozostaje poza dyskusją. Wolność została natychmiast zamordowana. Bo jeżeli się pojawia ktoś, czyje decyzje, czyje orzeczenia w sprawach możliwości i potrzeb, a zresztą w wielu innych też, muszą być przyjmowane powszechnie i bez zastrzeżeń, a muszą być, bo inaczej nie wiedzielibyśmy, co jest sprawiedliwe, a co nie, no to znaczy, że wolność jest zamordowana. To jest to jedno z dwóch możliwych rozumień sprawiedliwości. Druh, na szczęście nie jesteśmy, bo proszę zwrócić uwagę, że gdyby to było jedyny sposób rozumienia sprawiedliwości, to bylibyśmy jako ludzie w niezwykle przykrym położeniu. Stalibyśmy w obliczu alternatywy. Albo myć ręce, albo myć nogi. Albo sprawiedliwość, albo wolność. A przecież jedna i druga wartość ma charakter pozytywny. Musielibyśmy z jakiejś wartości zrezygnować. Albo sprawiedliwość bez wolności, albo wolność bez sprawiedliwości. Albo myć ręce, albo myć nogi. Na szczęście nie jest tak źle. Na szczęście wspomniany przeze mnie Ulpian Domicjusz jeszcze w głębokiej starożytności zaprezentował inny sposób rozumienia sprawiedliwości i określił sprawiedliwość, jeśli Państwo pozwolą, to po łacinie to powiem, woli uczczenia, że tak powiem, wynalazcy. Justitia est firma et perpetua voluntas suum cuique tribuendi. Sprawiedliwość jest to niezłomna i stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. Tutaj też mamy pewien dylemat, znaczy mamy pewien problem. Musimy postawić pytanie od razu, co się komu należy, skąd to mamy wiedzieć. No, każdy może powiedzieć, należy mi się to i to. Ale tak jak i w poprzednim przypadku, ładnie byśmy wyszli na tym, jakbyśmy tak słuchali bezkrytycznie tego rodzaju deklaracji, że co się komu należy.
Zatem musimy postawić pytanie drugie. Czy istnieje możliwy do zastosowania w skali społecznej sposób weryfikacji takich deklaracji? Czy istnieje możliwy do zastosowania w skali społecznej sposób weryfikowania takich deklaracji? Znaczy, mam dobrą wiadomość, jest taki sposób. Jest taki sposób. Takim sposobem są umowy. W umowie, jeśli zawieramy umowę, to strony umowy deklarują sobie nawzajem swoje oczekiwania. Na przykład ja proponuję pani, proszę pani, no mam taką propozycję, czy nie pożyczyłabym pani 1000 złotych. A pani mówi, pani Kratkiewicz, od kiedy pan ma te objawy? Ale potem z chwil po chwili refleksji, właśnie to dlaczego nie, mogę panu pożyczyć, ale oczekuję, bo ja oczekuję, że pani mi pożyczy, prawda? A pani oczekuje, że ja pani to oddam po pierwsze i zapłacę procent, na przykład 10% w ciągu miesiąca. No i jeżeli uznaliśmy nasze oczekiwania za uzasadnione, za usprawiedliwione, to dochodzi do zawarcia umowy. Jeżeli nie, to nie dochodzi. Proszę zwrócić uwagę na konsekwencje tego. Otóż, jeżeli dochodzi w ogóle do zawarcia umowy, to obydwie strony umowy mają subiektywne poczucie korzyści. Powiedzmy, że idę do sklepu i chcę kupić parę butów za 300 zł. Dla mnie 300 zł reprezentuje wartość niższą niż ta para butów, bo inaczej bym się nie zamienił. Prawda? Dla sprzedawcy butów odwrotnie. 300 zł reprezentuje wartość wyższą niż para butów, bo inaczej bym ich nie dał za 300 zł. Więc jeżeli dochodzi do transakcji, jeżeli dochodzi do zawarcia umowy, to obydwie strony mają subiektywne poczucie korzyści. Kto bardziej skorzystał, my tego nie wiemy, ale to ta wiedza nie jest nam do niczego potrzebna. Wystarczy, że obydwie strony, obydwie zainteresowane strony mają subiektywne poczucie korzyści. Co więcej, to poczucie korzyści uważają, że została w stosunkach między nimi zrealizowana zasada sprawiedliwości. Każdy otrzymał to, co mu się należy. W jego przekonaniu, co mu się należało. No to czegoż chcieć więcej? Czegoż chcieć więcej? Rzymska zasada głosi volenti non fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Więc jeśli ktoś czegoś chciał i to dostał, nie może narzekać. Nie stanął się krzywda. Powinien być zadowolony. No i na ogół jest. Na ogół jest, chyba że pojawi się jakiś dobroczyńca ludzkości, mówi nie, zostaje wykorzystany. Za mało wziąłeś za te buty. Albo te buty to nie są warte 300, tylko 150. No po co komu taka wiedza, prawda? Proszę Państwa, więc na tym polega to drugie pojęcie sprawiedliwości w ujęciu Ulpiana Dowicjusza, że istnieje możliwy do zastosowania w skali społecznej sposób weryfikowania tych oczekiwań. I to nie przez jakąś osobę z zewnątrz, tylko przez samych zainteresowanych. Mówiąc krótko, ten sposób weryfikacji jest uzasadniony pod jednym warunkiem, że umowy są dobrowolne. Bo jeżeli ja na przykład przychodzę do sklepu i mówię do tego, albo na przykład do pani, żeby pani pożyczyła się odbyła, jednocześnie wymierzam lufę pistoletu w pani głowę i pani się zgadza, to już nie mamy pewności, dlaczego się pani zgodziła. Czy pani się zgodziła, że pani uznała warunki umowy za usprawiedliwione i prawidłowe, czy też pani po prostu się zgodziła ze strachu przed natychmiastową utratą życia, prawda? Nie mamy takiej pewności. Natomiast jeżeli umowy są dobrowolne, to mamy pewność, że tak pani chciała, no, że pani się zgodziła dlatego, że pani uznała tę propozycję za usprawiedliwioną. Proszę zwrócić uwagę, że na tym etapie, właśnie dlatego, że umowy mają być dobrowolne, nie pojawia się władza publiczna. Bo gdyby się władza publiczna pojawiła na tym etapie, na etapie negocjowania umów, to właśnie stracilibyśmy pewność, że ta weryfikacja jest prawidłowa. Bo władza publiczna nie wysuwa propozycji, władza publiczna wydaje rozkazy. Wydaje rozkazy. Taki jest jej sposób działania. Władza publiczna, państwo to jest monopol na przemoc.
I władza publiczna posługuje się językiem przemocy, nie wysłucha propozycji, tylko wydaje rozkazy. W związku z tym, gdyby się wmieszała do negocjowania umów, no to byśmy nie wiedzieli, czy te umowy są dobrowolne, czy nie. I właśnie jako metody weryfikowania stałyby się bezużyteczne. Natomiast właśnie dlatego, że władza publiczna w tym modelu, w tym sposobie pojmowania sprawiedliwości nie wtrąca się, no to mamy pewność, że ta weryfikacja jest prawidłowa. Że te oczekiwania zostały prawidłowo zweryfikowane. W związku z tym, jeżeli dochodzi do transakcji, to co to znaczy? Że strony transakcji ustanowiły między sobą prawo, które same uznały za sprawiedliwe. No to już niczego lepszego oczekiwać nie możemy. Prawda? Jak mówię, władza publiczna na razie się nie pojawiła nam. Być może jest niepotrzebna w tej sytuacji dla praktykowania sprawiedliwości. No, aż tak dobrze to nie jest. Bo ja mogę na przykład pani obiecać, że pani oddam pieniądze, a potem pani nie oddam. No i jeśli by się okazało, że jestem silniejszy fizycznie od pani, to jeszcze bym panią zbił. Jakby pani zbyt natarczywie się domagała ze zwrotu pożyczki, prawda? Więc nie tylko żadna sprawiedliwość by się między nami nie dokonała, ale by się dokonała rażąca niesprawiedliwość. Rozwój by się dokonał. Otóż w tym momencie państwo, czyli monopol na przemoc, jest konieczne. Właśnie dlatego anarchiści nie mają racji. Państwo jest konieczne, ale może interweniować dopiero w momencie, kiedy nastąpiło naruszenie sprawiedliwości, a więc na złamanie reguły, które same strony uznały za sprawiedliwe. Jeżeli ja bym wtedy pani nie chciał oddać, a zobowiązałem się do tego dobrowolnie przez nikogo, no to wtedy państwo mi ugnie karku, powiem, no, zrób to, co żeś sam obiecał, prawda? I jakbym tylko spróbował wjeżdżać, no to by mi pokazali rosyjski miesiąc. I właśnie o to chodzi, że państwo wtedy powinno działać stanowczo. No ale widzimy, że tak nie jest. Widzimy, że państwo próbuje się wtrącać nie wtedy, kiedy powinno, tylko wtrącać się wtedy, kiedy nie powinno. W rezultacie właśnie nie wiemy, na czym stoimy. Proszę państwa, z tego sposobu rozumienia sprawiedliwości, który to za Ulpianem Domicjuszem przedstawiłem, wynika konkretny model gospodarczy państwa. Model ustawodawstwa. Państwo ma się do gospodarki nie wtrącać. Państwo ma się wtrącać w momencie, kiedy dochodzi do nieprawidłowości i na nie reagować. I tych ustanowionych reguł sprawiedliwości pilnować. Natomiast nie ma się wtrącać właścicielom w zarządzanie swoim majątkiem, bo to jest właśnie nieetyczne, ponieważ jeżeli państwo, tak zwany interwencjonizm państwowy polega na tym, że państwo się wtrąca, próbuje podejmować decyzje albo współdecydować, ale konsekwencje gospodarcze tych decyzji ponosi kto inny. No to mówię, to skłania to do lekkomyślności w decydowaniu, zwłaszcza ze strony tych, którzy dysponują przemocą fizyczną, a władza publiczna dysponuje instrumentami przemocy fizycznej. Właściciela zawsze może zmusić, prawda, do wszystkiego, nawet do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem. I warto się nad tym zastanowić, kiedy rozmyślamy nad modelami ekonomicznymi, dlatego, że właśnie jak widzimy, wszystko się zaczyna od sposobu rozumienia najprostszych pojęć, których używamy, na przykład pojęcia sprawiedliwości używamy, ale często bez zrozumienia, co to właściwie oznacza. I dlatego pojawiają się takie dziwolągi semantyczne, jak na przykład sprawiedliwość społeczna. Konieczność opatrzenia tego rzeczownika sprawiedliwość przymiotnikiem społeczna oznacza, że ta sprawiedliwość społeczna czymś istotnym się różni od zwyczajnej sprawiedliwości. Prawda? No a jeżeli coś się różni czymś istotnym od zwyczajnej sprawiedliwości, to w języku polskim jest na to inna nazwa – niesprawiedliwość. Bo jeżeli coś się istotnie różni od sprawiedliwości, to znaczy, że sprawiedliwością nie jest. No to mamy niesprawiedliwość. Czyli sprawiedliwość społeczna jest
jakimś szczególnym rodzajem niesprawiedliwości. No i jest propagowane. Jest propagowane. No, to jest konsekwencja braku zrozumienia najprostszych rzeczy. Dlatego mówię, że ten chaos semantyczny wydaje mi się, że jest celowo ekscytowany, żeby ludzi odraczyć i tym sposobem doprowadzić ich do stanu bezbronności, że nad nimi łatwiej zapanować. Sufluje im się fałszywe modele ekonomiczne, fałszywe idee, z których pojawia się fałszywa praktyka, czy szkodliwa praktyka. I nie bez kozery jeden z takich autorów przepytywanych przez Gilsormana w książce Prawdziwi myśliciele naszej epoki zwrócił uwagę, że mapa głodu na świecie prawie dokładnie pokrywa się z mapą fałszywych ideologii. Prawie dokładnie pokrywa się z mapą fałszywych ideologii. Z tego powinniśmy wyciągnąć wniosek i potraktować to jako przestrogę, żebyśmy się sami na skutek łatwowierności i takiej prostoduszności nie dawali się omamić fałszywym ideologiom w rodzaju ideologii socjalistycznych, które właśnie forsują, są ufundowane na ekscytowaniu w ludziach pożądania cudzej własności, więc ufundowane są na łamaniu notorycznym 10 przykazania ludzkiego. No i otwarcie głoszą pewien praktykowanie pewnego rodzaju niesprawiedliwości, który no, nazywany jest perfidnie dla zmylenia przeciwnika sprawiedliwością społeczną. Proszę Państwa, to tyle na temat etycznych podstaw ekonomii. Jak widzimy, wszystko zaczyna się od idei. Wszystko zaczyna się od idei, co bardzo ładnie wyraził Adam Mickiewicz w trzeciej części Dziadów, kiedy w improwizacji Konrad powiada: lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj gromy? Iskrą tylko. Właśnie z takich ideowych iskierek, a jeszcze lepiej wyraził to Jan Lechoń w takim wierszu napisanym z okazji powtórnego pogrzebu Juliusza Słowackiego na Wawelu. Napisał: kiedyś sobie ubogi suchotnik zamarzył, padły państwa olbrzymie, aby tak się stało. Upadek państw olbrzymich albo wzrost państw olbrzymich bierze się z idei, czasem takich idei ubogiego suchotnika. Ten ubogi suchotnik coś tam sobie wymyślił, no tak jak Ulpian Domicjusz, prawda, kiedyś sformułował w głębokiej starożytności definicję sprawiedliwości, tą potrójną formułę życia przyzwoitego, i my do dzisiaj korzystamy z tego. Do dzisiaj te idee są zakładniające, inspirujące, no i wskazują nam drogę prawidłowego myślenia i prawidłowego działania. Proszę Państwa, przechodzę teraz do drugiej części tematu, mianowicie do mechanizmu kryzysu finansowego. Bo tu Pan Brzoski powiedział, że to nie, tam jest mniej istotne. Właśnie istotne jest ten kryzys finansowy. Właśnie on się zaczął, ten kryzys gospodarczy, zaczął się jako kryzys finansowy. I żebyśmy lepiej zrozumieli mechanizm tego kryzysu finansowego, musimy cofnąć się w czasie do 15 sierpnia 1971 roku. Tego dnia bowiem została podjęta decyzja, której odległe skutki świat odczuwa w postaci kryzysu finansowego, który się przekształca w kryzys gospodarczy o charakterze trwałym na naszych oczach. Jednym z stron mogę. Państwo polskie uczestniczy przy zawieraniu umów. Ja go widzę. Bo pobiera podatek. Proszę Pana, podatek nie jest umową. Podatek nie jest umową. Gdyby podatek był umową, to właśnie jest taki, właśnie był, bo umarł ekonomista amerykański Maurycy Rothbard, który wyszydzał teorię umowy społecznej. Ale Państwo patrzy na wyszkodzał teorię umowy społecznej i powiedział tak: spróbujmy zlikwidować przymus płacenia podatków i zaraz się zorientujemy, czy jest jakaś umowa społeczna, czy nie ma. Jak dotąd nikt nie zaryzykował tego eksperymentu, co wzbudza podejrzenia, że zwolennicy teorii umowy społecznej nie są do końca pewni, czy ta umowa jest, czy nie ma. Proszę Państwa, wracam do tematu. 15 sierpnia 1971 rok,
prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon ogłasza, że Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia z Bretton Woods. Porozumienie w Bretton Woods zostało zawarte w 1944 roku. Miało na celu ustanowienie nowego ładu finansowego na świecie, bo dotychczasowy ład finansowy został zniszczony na skutek II wojny światowej. Wojna bowiem wywołuje chaos we wszystkich dziedzinach życia, przede wszystkim w dziedzinie finansowej, dlatego że wojna jest przedsięwzięciem szalenie kosztownym. Dzisiaj, zgodnie z odpowiedzią, jakiej swojemu słuchaczowi udzieliło Radio Erewań, zaniepokojony słuchacz zadzwonił do Radio Erewań z pytaniem, czy będzie wojna. Na co Radio Erewań odpowiedziało, że wojny oczywiście nie będzie, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. Więc dzisiaj, zgodnie z tą odpowiedzią, wojen już nie ma. Są operacje pokojowe, misje stabilizacyjne, ewentualnie kinetyczne operacje militarne, ale to nie są żadne wojny, kochaj Boże. Mimo że to nie są wojny, to one też są kosztowne. Na przykład operacja pokojowa i misja stabilizacyjna w Iraku i Afganistanie kosztowała rząd amerykański tylko, a przecież inne rządy też brały w tym udział, $300 milionów dziennie. Wyobraźmy sobie, co by się tam działo, gdyby tam była wojna, prawda? A tymczasem druga wojna to była wojna i w dodatku światowa, więc nic dziwnego, że ten ład finansowy został zniszczony i trzeba było pod koniec II wojny zebrali się w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele państw wojujących i niewojujących, no i ustanowili ład finansowy światowy na okres powojenny. Podstawą tego ładu finansowego została waluta amerykańska, na co się złożyły co najmniej dwie ważne przyczyny. Mianowicie zarówno wtedy, jak i dzisiaj waluta amerykańska pełni funkcję światowej waluty transakcyjnej. Dolar jest światową walutą transakcyjną. Różne transakcje wielkie międzynarodowe rozliczane są właśnie w dolarach. Amerykanie bardzo tego pilnują, bo ciągną z tego poważne korzyści, no i bardzo tego pilnują. W związku z tym, jak Państwo pamiętacie, straszliwy Saddam Hussein, wróg całej postępowej ludzkości, był oskarżany o to, że wyprodukował broń masowej zagłady. Problem polegał na tym, że nie można było nigdzie tej broni znaleźć. Pojawiły się nawet fałszywe pogłoski, że ta broń została ukryta na pomalowanym na czarno okręcie, który pod osłoną w nocy pływa po morzach i oceanach, ale tego okrętu też nie można było nigdzie zlokalizować, aż dopiero pan redaktor Wilstein, Bronisław, nie ruszając się z Warszawy, jednym rzutem oka spenetrował prawdę, że straszliwy Saddam Hussein ukrył broń masowej zagłady w miejscach niemożliwych do wykrycia. No to od razu wszystko się stało jasne w jednej chwili, ale nie to zgubiło Saddama Husseina, tylko to, że zaczął się odgrażać, iż w transakcjach eksportowych ropy naftowej, a Irak był dużym producentem ropy naftowej, odstąpi od dolara i zacznie się posługiwać innymi walutami, albo japońskim jenem, albo europejskim euro. No, to już takiej zbrodni świat miłujący pokój nie mógł tolerować. W związku z tym Saddam Hussein został schwytany i powieszony, żeby już nikomu więcej takie pomysły do głowy nie przychodziły. I to była jedna przyczyna, dla której dolar, jak Państwo wiecie, bardzo ważna. Dolar amerykański został podstawą tego nowego ładu finansowego na świecie. A druga była jeszcze ważniejsza, chociaż ta też jest bardzo ważna. Otóż jeśli nie brać pod uwagę franka szwajcarskiego, to w 1944 roku dolar amerykański był jedyną walutą na świecie respektującą standard złota. Standard złota to jest zobowiązanie, jakie przyjmuje emitent pieniądza papierowego, że na każde żądanie zamieni ten pieniądz papierowy na złoto według ustalonego parytetu. Wprawdzie od roku 1933, kiedy prezydent Roosevelt znacjonalizował zasoby złota w Stanach Zjednoczonych, dolar przestał być wymieniany na złoto w stosunkach detalicznych, ale zachował wymienialność w wielkich transakcjach międzynarodowych, więc przynajmniej częściowo respektował standard złota.
Dolar to była po prostu inna nazwa jednej dwudziestej najpierw, a potem jednej trzydziestej uncji złota. Dzisiaj uncja złota kosztuje około 1700 dolarów, to pokazuje, jak daleko odeszliśmy od tamtych czasów, ale wtedy jeszcze było dobrze, prawda? No i taki ład finansowy został ustanowiony na konferencji w Bretton Woods i funkcjonował w miarę poprawnie aż do połowy lat 60. W połowie lat 60. Pojawiło się bowiem takie zjawisko w postaci wielkich ilości waluty amerykańskiej poza granicami Stanów Zjednoczonych, które w zależności od tego, gdzie występowały, nazywane były albo eurodolarami, albo petrodolarami. Co to były eurodolary i skąd się wzięły? Otóż po II wojnie światowej rząd amerykański wystąpił pod adresem rządów krajów europejskich z ofertą pomocy w odbudowie gospodarek ze zniszczeń wojennych, potocznie zwaną planem Marshalla. Polska też była adresatem tej oferty, ale Józef Stalin, ojciec narodów, chorąży pokoju, nie pozwolił nam tej oferty przyjąć. W związku z tym, i podobnie jak innym państwom socjalistycznym, w związku z tym ona została ograniczona do rządów, do krajów zachodniej Europy. Plan Marshalla składał się z takich dwóch elementów zasadniczych. Po pierwsze, rząd amerykański stawiał do dyspozycji rządów krajów objętych planem Marshalla wielkie ilości amerykańskich towarów. Rządy ze sprzedaży tych towarów czerpały środki na odbudowę gospodarek ze zniszczeń wojennych, a przy okazji sprzedaż tych towarów na rynkach wewnętrznych dynamizowała gospodarkę, nakręcała koniunkturę, pobudzała rozwój ekonomii. Drugim elementem planu Marshalla było otwarcie rynku amerykańskiego dla towarów pochodzących z krajów objętych tym projektem. No i rynek amerykański został praktycznie biorąc całkowicie otwarty i w rezultacie działania planu Marshalla nie tylko nastąpiło szybkie odbudowanie gospodarek krajów zachodniej Europy ze zniszczeń wojennych, ale kraje te, gospodarki tych krajów weszły w okres takiego dynamicznego rozwoju boomu powojennego i nie tylko rzeka towarów amerykańskich płynęła przez Atlantyk do Europy, gdzie tam służyła odbudowie gospodarek ze zniszczeń wojennych, ale coraz więcej towarów wyprodukowanych w Europie płynęło przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych, korzystając z tego nieograniczonego dostępu na rynek amerykański, a z powrotem płynęła do Europy rzeka dolarów, coraz to większa, bo te wszystkie transakcje rozliczane były w dolarach jako walucie transakcyjnej. I to były eurodolary. Petrodolary wzięły się stąd, że pod koniec II wojny, a zwłaszcza po jej zakończeniu, nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji, komunikacji lotniczej, co spowodowało skokowe zwiększenie zapotrzebowania na ropę naftową. A ponieważ wszystkie transakcje eksportu ropy były finansowane w dolarach, rozliczane w dolarach, w związku z tym w posiadaniu krajów naftowych znalazły się wielkie ilości waluty amerykańskiej, nazywane petrodolarami od tego podstawowego surowca, za który były kupowane. I proszę Państwa, eurodolary i petrodolary stwarzały od połowy lat 60. zaczęły stwarzać coraz większy problem w miarę jak przybywało tych dolarów. Zaczęły stwarzać pewien problem dla rządu amerykańskiego, dlatego że żeby podtrzymać parytet dolara, to rząd amerykański musiał rzucać na rynek coraz to nowe zapasy złota. No i to budziło krytykę w Ameryce. Ci krytycy podnosili, że ład finansowy ustanowiony w Bretton Woods jest stabilny i świat korzysta z tego, że jest stabilny. Rzeczywiście był stabilny, a tylko Stany Zjednoczone ponoszą tego konsekwencje. Ci krytycy zapominali, że Stany Zjednoczone ciągną ogromne zyski z tego, że dolar jest walutą światową, bo to już się im wydawało jako oczywista oczywistość, a to, że tam trzeba trochę tego złota sprzedać, no to już była dolegliwość. Bez względu na to, czy mieli rację, czy nie mieli, te głosy podnosiły się coraz mocniej i coraz częściej. I kiedy Francja w 1971 roku zagroziła, że zażąda wymiany wszystkich swoich eurodolarów, a miała ich całkiem sporo, na amerykańskie złoto, prezydent Nixon uznał, że zabawa posunęła się za daleko,
że to może zagrozić rezerwom amerykańskim kruszcowym. No i 15 sierpnia 1971 roku ogłosił, że Stany Zjednoczone w takim razie wycofują się z tego porozumienia w Bretton Woods. Ta decyzja miała ogromne konsekwencje dla świata, bo od tego dnia świat odszedł od standardu złota. W obiegu pojawiły się puste waluty o płynnych kursach, czyli tak zwany pieniądz fiducjarny. Definicja pieniądza fiducjarnego, to przymiotnik fiducjarny pochodzi od łacińskiego słowa fides, co oznacza wiarę albo zaufanie. I definicja pieniądza fiducjarnego jest taka, że on ma wartość, dlatego że ludzie myślą, że ma wartość. No, jak tak myślą, to niech tak myślą jak najdłużej, prawda? I to jest jedna, to była jedna konsekwencja tej decyzji prezydenta Nixona. A druga konsekwencja, jeszcze z naszego punktu widzenia bardziej brzemienna w skutki, była taka, że upadła z chwilą odejścia od standardu złota, upadła ostatnia bariera hamująca chciwość banków emisyjnych i w ogóle banków. I żebyśmy lepiej zrozumieli mechanizm, w jakim banki czynią zadość swojej chciwości, musimy postawić głupie pytanie, co to jest bank. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale głupie pytania bywają czasami szalenie inspirujące. Na przykład w XVIII wieku pewien holenderski astronom postawił głupie pytanie, właściwie arcygłupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Odpowiedź na to pytanie pozostałym innym astronomom zajęła aż 100 lat. A przy okazji wydało się, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Także ja, zainspirowany tym przykładem, wracam do głupiego pytania, co to jest bank. No każdy wie, co to jest bank. To jest magazyn do przechowania cudzych pieniędzy. Przecież nie własny. Bank nie ma własnych pieniędzy. W związku z tym to jest magazyn, wyspecjalizowany magazyn do przechowania cudzych pieniędzy. Wyobraźmy sobie przez chwilę, każdy z nas ma po 100 kg złota. Ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkodzi sobie wyobrazić? No, mamy po 100 kg złota, nie chcemy tego trzymać w domu, bo to złodzieje tylko na to czekają, prawda? Więc chętnie zanosimy te nasze złoto do tego magazynu, bo tam są kasy pancerne, kraty, tam strażnicy uzbrojeni, gorąca linia z policją, prawda? Więc tam to nasze złoto wydaje się bezpieczniejsze. I kiedy zanosimy nasze złoto do tego magazynu, to magazynier wydaje nam kwit magazynowy, że żeśmy tam ten depozyt złożyli, prawda? Ten kwit nie jest pieniądzem. Ten pieniądz to leży tam w sejfie zamknięty, nasze złoto, prawda? Ten kwit nie jest, jest substytutem pieniądza, on tylko reprezentuje to nasze złoto. I jeżeli byśmy chcieli kupić sobie, nie wiem, dom czy samochód, to możemy oczywiście pójść do banku, wyjąć tam to złoto w całości albo w części, zanieść do sprzedawcy domu, do sprzedawcy samochodu, ale możemy tego nie robić. Możemy się tak zapatrywać, możemy temu sprzedawcy domu czy samochodu wręczyć ten kwit. I on go przyjmie z pocałowaniem ręki, dalej już sobie poradzi. Jeszcze raz podkreślam, kwit nie jest pieniądzem, on tylko reprezentuje pieniądz, jest substytutem pieniądza, ale to nic nie szkodzi. Za jego pośrednictwem można regulować zobowiązania, czyli mówiąc potocznie, można nim płacić. I jeżeli banki wydają tylko tyle kwitów tych magazynowych, ile mają depozytów, to się nazywa systemem 100% rezerwy bankowej. Ale banki, że też nie w cienie bite, skoro tymi kwitami można płacić, no to banki mówią, no w takim razie dlaczego mamy wydawać tylko tyle kwitów, ile mamy depozytów, trochę puśćmy więcej. I zanim się ktokolwiek zorientuje, to sobie zarobimy. I jeśli banki wypuszczają więcej kwitów, niż mają depozytów, to się nazywa systemem częściowej rezerwy bankowej albo systemem rezerw cząstkowej. Częściowej, dlatego że tylko część kwitów wypuszczonych przez banki ma pokrycie w depozytach. Nadwyżka już nie ma. Więc dlatego rezerwa częściowa. Banki pracujące w systemie częściowej rezerwy, a dzisiaj wszystkie banki pracują w systemie częściowej rezerwy, wypuszczają kwity fałszywe. No bo jak opiewający na depozyt, który nie istnieje,
jest fałszywym dokumentem. Problem polega na tym, że te kwity, one wszystkie są takie same. Nie wiadomo, który jest fałszywy. To, który jest fałszywy, to by się wydało w momencie, gdyby wszyscy posiadacze wszystkich kwitów zgłosili się w jednej, tej samej chwili do banku, no to ktoś, kto stanąłby na końcu kolejki, to miałby kwit fałszywy. No, ale nie wiadomo, kto na końcu kolejki stanie. W ogóle sama taka możliwość jest czysto teoretyczna. Prawda? Więc wydaje się, że banki opanowały, odkryły tajemnicę wypłukiwania złota z powietrza. No bo wyprodukują fałszywy kwit, a za to mają prawdziwe dobra. No, złoto, prawda, ropę mogą kupić, stal, żywność, broń, nieruchomości i tak dalej. Wszystko zamienić na złoto. No to opanowały tajemnicę wypłukiwania złota z powietrza. No to jak tam, jak można wypłukiwać złoto z powietrza, to co my tu robimy? Biegnijmy wypłukiwać złoto z powietrza. Przynajmniej załatwimy sobie własne problemy socjalne, jak już świata nie zbawimy, co chociaż to, prawda? Ale zanim to zrobimy, to spróbujmy się zastanowić, czy istnieje złoto w powietrzu, czy nie. Czy można wypłukać złoto z powietrza. Doświadczenie życiowe podpowiada nam, że złota z powietrza wypłukać nie można. Inna rzecz, że na doświadczeniu życiowym też nie możemy tak do końca polegać, bo doświadczenie życiowe na przykład podpowiada nam, że zawsze umiera kto inny. No ale w tym przypadku chyba nie zawodzi nas doświadczenie życiowe. Złota w powietrzu prawdopodobnie nie ma. No to tym bardziej intrygujące staje się pytanie, skąd banki to złoto wypłukują. Może wypłukują, to rzecz pewna. Musimy to miejsce zlokalizować, bo nie będziemy mogli zasnąć. Proszę Państwa, na trop tego miejsca naprowadza nas takie zjawisko jak inflacja. Zgodnie z prawem podaży i popytu, jeżeli na rynku gwałtownie przyrasta ilość jakiegoś towaru, a ilość innych towarów nie przyrasta albo wcale, albo nie w takim tempie, to pogarszają się proporcje wymiany tego towaru gwałtownie przyrastającego do wszystkich innych towarów. I z tego punktu widzenia pieniądz jest takim samym towarem jak każdy inny. On tylko lepiej się nadaje do porównywania wartości różnych towarów. Poza tym nie ma żadnych zalet. I jeżeli na rynku gwałtownie przyrasta ilość pieniądza, a przyrasta dlatego, że banki produkują te kwity bez opamiętania, już żadnej, nie ma żadnego hamulca. Pamiętacie Państwo, kilkanaście lat temu miało miejsce takie tąpnięcie na giełdach Dalekiego Wschodu. Fundusz Walutowy zakleił to złotym plastrem, żeby nie było śladu, ale przy okazji wydało się, że na giełdach światowych obraca się sumami pieniężnymi, które kilkakrotnie przekraczają wartość bogactwa, jakie w ogóle istnieje na Ziemi. I to była informacja o skali produkcji pieniądza fiducjarnego. No więc jeżeli na rynku światowym gwałtownie wzbiera ilość pieniądza fiducjarnego, a ilość innych towarów nie przyrasta w takim tempie, ona przyrasta, ale nie przyrasta w tak szybkim tempie, no to zgodnie z prawem podaży i popytu pogarszają się proporcje wymiany pieniądza na te wszystkie inne towary. Czyli mówiąc potocznie, rosną ceny wszystkich towarów, bo one wszystkie są wyrażone w pieniądze. I to się nazywa inflacją. To się nazywa i taki jest mechanizm inflacji. Zawsze przyczyną inflacji jest nadmiar pieniądza na rynku. I jeżeli mówimy, że inflacja, dajmy na to, wynosi 10% w skali rocznej, to znaczy, że banknot 100 złotowy, który jest 1 stycznia wart 100 złotych, 100, 31 grudnia jest wart już tylko 90. To znaczy, że każdemu posiadaczowi, każdego banknotu 100 złotowego i odpowiednio innych nominałów, ktoś ukradł 10 złotych bez przerywania snu. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd banki wypłukują złoto. Nie z powietrza, bo tam go nie ma, tylko z portfeli i kieszeni ludzi zmuszonych do posługiwania się pieniądzem przez nich, przez nie produkowanym na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Jak Państwo weźmiecie banknot
jakikolwiek, to tam jest nadruk, że banknoty Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Co to znaczy? Ano to znaczy, że my pod rygorem odpowiedzialności sądowej musimy się tą walutą posługiwać. Na przykład musimy podatki płacić w tej walucie, musimy różne opłaty wnosić w tej walucie, musimy regulować zobowiązania między sobą w tej walucie. Dlaczego państwo nas do tego zmusza? No dlatego, że albo jest właścicielem banku emisyjnego i się dzielą forsą, albo nawet jak w Stanach Zjednoczonych nie jest właścicielem, bo rząd amerykański nie jest właścicielem systemu rezerwy federalnej, to jest umowa 12 prywatnych banków, ale przywilej emisji waluty mają już od rządu. Więc tak czy owak rząd tu paluchy macza i po prostu mamy do czynienia z przestępczą zmową rządu z bankiem emisyjnym na naszą szkodę. Na naszą szkodę. Ludzie by nie chcieli może przyjmować tych fałszywych kwitów. Zresztą to mówienie o fałszywych kwitach jest pewnym skrótem myślowym, bo pieniądz gotówkowy taki, jaki znamy, to są te kwity, banknoty, to jest tylko około 20% pieniądza obiegowego. Reszta pieniądza obiegowego, większość pieniądza obiegowego ma postać albo zapisów księgowych, albo impulsów elektronicznych, więc nawet nie trzeba się fatygować z fałszowaniem jakichś kwitów. Wystarczy tam dokonać szacher-macher, zapisach księgowych, albo kliknąć komputer i już się złoto sypie. Już teraz wiem, że nie z powietrza, tylko że tak powiem, tu dren głęboko jest zapuszczony do naszych kieszeni i portfeli. Proszę państwa, samo wyprodukowanie pieniądza fiducjarnego jeszcze nie daje bankom zysku. Zysk się pojawia w momencie, kiedy ten pieniądz zostanie wpuszczony do obiegu gospodarczego. To znaczy, kiedy zostanie znaleziona jakaś osoba fizyczna albo prawna, która ten pieniądz przyjmie, zaciągnie z tego tu jakieś zobowiązanie, a to wtedy już to mamy. Musi już pracować na nas do końca życia. No i najprostszym sposobem wprowadzenia pieniądza fiducjarnego, tego wyprodukowanego z niczego, prawda, do obiegu gospodarczego jest pożyczenie go. Banki mają nadprodukcję tego pieniądza, mają nadpłynność, więc muszą, same wiedzą, że muszą komuś to wtrygnąć, żeby na nich pracował, prawda, więc to nie trzeba ich przekonywać do tego. No, ludzie też lubią mieć pieniądze, więc chętnie pożyczają, tym bardziej, że pożycza się cudze, oddać trzeba własne, to już gorzej, prawda, ale pożycza się cudze, to lubią. No i wreszcie rządy, no cóż rządy? Jak państwo wiecie, rządy o niczym innym nie myślą, tylko o tym, żeby nam przychylić nieba, żebyśmy byli szczęśliwi. A kiedy ludzie są szczęśliwi? No, wprawdzie takie obiegowe porzekadło mówi, że pieniądze nie dają szczęścia, ale każdy chce się przekonać o tym osobiście. Prawda? W związku z tym też chętnie pożyczają pieniądze. Wydawałoby się, że ten łańcuch szczęścia jest zamknięty, gdyby nie jedna nieprzyjemna okoliczność. Otóż są ludzie, którzy pożyczają pieniądze, a potem nie chcą oddać. A potem nie chcą oddać, no i wtedy jest problem, bo gdyby takie ryzyko złych długów obciążało tylko banki, to one by mogły pod ciężarem tego ryzyka się załamać. W związku z tym w 1938 roku powstała w Stanach Zjednoczonych taka instytucja, która się nazywa Fannie Mae. Ona się pojawiła najpierw jako instytucja państwowa, potem została sprywatyzowana, ale jako prywatna nadal się posługuje pieniędzmi podatkowymi, publicznymi. Parę lat później powstała druga taka instytucja, identyczna, nazywa się Freddie Mac. No i Fannie Mae i Freddie Mac, celem tych instytucji jest zdejmowanie z banków ryzyka złych długów. Jeżeli z banków zdejmiemy to ryzyko i rozłożymy na wszystkich podatników, to oni nawet nie wiedzą, że czyjeś tam długi spłacają, bo 50-60 centów się zrzucają. Czego oczy nie widzą, to serce nie boli, więc to i wydawało się, że już jest bezpiecznie. Fannie Mae i Freddie Mac sprawiły, że zapanowało poczucie bezpieczeństwa w sferach finansowych, że można oto w takich warunkach rozszerzać ofertę kredytową właściwie w nieskończoność. Bez żadnej obawy, bo Freddie Mac i Fannie Mae zdejmą z nas ryzyko, więc my właśnie niczym nie ryzykujemy.
możemy rozszerzać ofertę kredytową. I tak się stało, między innymi w dziedzinie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. I ta sytuacja doprowadziła w końcu do tego, do czego doprowadzić musiała, że wśród kredytobiorców pojawili się tak zwani, to w żargonie amerykańskim, ninja. Ninja to są ludzie, nie mam pracy, nie mam dochodów, nie mam majątku, ale mam zdolność kredytową. Z czego ona się bierze, nikt tego nie wie. Ale no, przyjmuje się, że mam. No i takim typowym ninja to murzyn, który wyszedł z więzienia, nigdy nie pracował, bezdomny, bezrobotny, jeszcze ma wstydliwą chorobę na dodatek. No i ponieważ jest bezdomny, to bank mu zaoferował 300 tysięcy dolarów pod zabezpieczenie hipoteczne na zakup domu. No, murzynowi nie trzeba dwa razy tego powtarzać, wziął kredyt. Bank oczywiście zabezpieczył swoje interesy, ustalając hipotekę na domu kupionym przez murzyna. 300 tysięcy dolarów. Ponieważ oferta kredytu hipotecznego rozszerzała się z szybkością świata, o tych ninjach było całkiem sporo, no to zgodnie z prawem podaży i popytu, popyt na nieruchomości zaczął gwałtownie rosnąć i przewyższył podaż nieruchomości, bo podaż nieruchomości jest taka, jaką Pan Bóg stworzył w pierwszym dniu stworzenia. Tam potem można w górę nadpływać to, ale w takim tempie się nie odbywa, w jakim rozszerzała się oferta kredytu hipotecznego. Więc zgodnie z prawem podaży i popytu, co się stało? Ceny nieruchomości zaczęły piąć się w górę i to coraz szybciej. A razem z cenami nieruchomości, które zaczęły piąć się w górę, rosła reputacja tych hipotek. Te hipoteki wydawały się murowanymi papierami wartościowymi. Wydawało się, że ten wzrost cen będzie rósł w nieskończoność. Te ceny będą rosły w nieskończoność, więc banki chętnie przyjmowały pakiety tych hipotek jako murowane zabezpieczenie transakcji. Te transakcje zabezpieczone pakietami hipotek były przedstawiane jako zabezpieczenia następnych transakcji. Była budowana skomplikowana inżynieria finansowa, ale podstawą tej całej skomplikowanej inżynierii finansowej była nadzieja na to, że murzyn będzie spłacał kredyt. To była podstawa wszystkiego, ta nadzieja. No a może nie, bo przecież on był ninja, no to jak? Spłacać kredyt, prawda? No i kiedy się okazało, że jednak że on kredytu nie spłaca, bank wszedł w uprawnienia wierzyciela hipotecznego, zabrał murzynowi dom. Z tym, że bankowi dom jest do niczego niepotrzebny. Bank przecież nie będzie tam mieszkał. Musi jak najszybciej zamienić ten dom na gotówkę. Żeby tę gotówkę wtrynić komu innemu, może będzie miał z nim więcej szczęścia, prawda? No i nagle, tak jak przedtem była ogromna nadwyżka popytu na nieruchomości, nad podażą nieruchomości, teraz sytuacja się w jednej chwili prawie odwróciła o 180 stopni. Na rynku pojawiła się ogromna oferta nieruchomości do sprzedaży, ale nie miał już kto kupować. Już nie miał kto kupować, bo właśnie ci, co kupowali, to im banki pozabierały te domy. No i nagle podaż nieruchomości przewyższyła popyt i zgodnie z prawem podaży i popytu ceny nieruchomości zaczęły pikować gwałtownie w dół. To jeszcze może nie byłoby złe, bo to trochę jakiś taki powrót do normalności nastąpił, ale pikować w dół zaczęła również reputacja tych hipotek. Bo wartość hipoteki na domu, którego nie można sprzedać, to nie ma komu sprzedać, to nie wynosi 300 tysięcy, tylko wynosi zero. To są tak zwane aktywa śmieciowe, czyli nic nie warte śmiecie. A tymczasem banki miały pełne portfele tych aktywów śmieciowych, właśnie nic innego nie miały, poza tym. No i w tym momencie się zrobiło gorąco. Kiedy się okazało, że to te aktywa śmieciowe to są główne awuary banku. I no, ale wszyscy mieli nadzieję, że jest Fannie Mae, jest Freddie Mac, to jakoś z tego wybrniemy, jakoś tam z tego wybrniemy. Wydawało się, że jest bezpiecznie, mówiąc krótko, ale kiedy 18 września 2008 roku zbankrutował wielki nowojorski bank Lehman Brothers, okazało się, że nie jest bezpiecznie. No i zapanował nastrój nerwowy.
do tego stopnia, że z systemu rezerwy federalnej, bo tu Państwo wiecie, w takich momentach ogromnie liczy się refleks. Jak ktoś jest gapa, no to straci wszystko, co miał w jednej chwili. Jak nie jest gapa, to może coś tam uratuje. I z systemu rezerwy federalnej po bankructwie tego banku Lehman Brothers wyparowało w ciągu 2 godzin około $500 milionów. Taka wybuchła nerwowość. No i oczy całego świata zwróciły się na rząd, żeby coś zrobił. Nikt nie wiedział, co ma zrobić, ale żeby cokolwiek zrobił, bo już nie może się wytrzymać. I sekretarz skarbu w administracji prezydenta Busha, pan Paulson, no, rozumiał, że coś musi zrobić. Być może, że przypomniał sobie takie spostrzeżenie Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla z ekonomii, już nieżyjącego, który zauważył, że świat finansów jest bardzo podobny, a właściwie nie bardzo podobny, tylko identyczny z alkoholizmem. Bo powiada Friedman tak, i w jednym, i w drugim przypadku najpierw jest nadmiar środków płynnych i euforia, a potem depresja. No to każdy, kto eksperymentował z płynnymi środkami, to wie, że tak, to jest kolejność. Najpierw euforia, potem depresja. Rano już jest depresja. Dlaczego tak myślę, że sobie tak, że sobie mógł to przypomnieć? Dlatego, że zastosował remedium doskonale znane każdemu eksperymentatorowi w Polsce pod nazwą metody clean cleanem. No to wyciągnął wnioski z tego spostrzeżenia Friedmana. Nie ma innej możliwości. Za dużo pożyczyliśmy. No to pożyczmy jeszcze $700 miliardów. Zobaczymy, może przestanie nas boleć głowa. No clean cleanem. No i tak się stało. Akurat byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych i byłem ciekaw, jaka będzie reakcja opinii publicznej na jakieś zupełnie bezczelną propozycję obrabowania podatników. Ale no, reakcja była, no tak, trzeba ratować sektor finansowy, tutaj takie dymy mały, prawda, każdy odpowiada. No i rzeczywiście wpompowano $700 miliardów w sektor finansowy, ale głowa wszystkich bolała nawet jakby trochę mocniej. Więc bardzo zmartwiony prezydent Bush chciał sprawdzić, jak to lekarstwo podziałało, czy dobrze, czy niedobrze. Okazało się, że sprawdzić tego nie można. Bo te $700 miliardów w ogóle nigdzie nie zostało zaksięgowane. Po prostu wyparowało mnie oka. No więc następny prezydent Barack Obama powiedział, no to w takim razie spróbujemy jeszcze raz. Może nas wreszcie przestanie boleć głowa i $800 miliardów pompujmy w sektor finansowy. No i tu się reakcja pojawiła, bo ponieważ część tych pieniędzy z tych $800 miliardów miała zostać przeznaczona, rozdzielona między poszczególne stany, żeby poszczególne stany za te pieniądze, jak to się nazywało, pobudzały popyt, znaczy dokonywały zakupów różnych. No i tu 6 stanów się zbuntowało. 6 stanów się zbuntowało, odmówiło przyjęcia tych pieniędzy. No i gubernator Teksasu najostrzej się postawił, powiedział, że jak rząd w Waszyngtonie nadal będzie wpadał na takie pomysły, to Teksas rozważy możliwość wystąpienia z Unii. No tam nie zrobił tego, bo to druga wojna secesyjna wybuchła, ale tak powiedział rzeczywiście. Dlaczego? Proszę Państwa, w swoim czasie to bardzo ładnie wyjaśnił obecnie już były czeski prezydent Václav Klaus. To jest w ogóle wyjątek dla wszystkich prezydentów, bo każdy z tych prezydentów no to albo nie ma żadnych poglądów, a jak któryś przypadkowo ma, to starannie to ukrywa, żeby się upodobnić do innych. A Václav Klaus nie tylko miał poglądy bardzo wyraziste, jeszcze je głosił w dodatku. To był absolutny wyjątek. No i Václav Klaus powiedział, wyjaśnił, dlaczego właśnie te 6 stanów się zbuntowały. Powiedział tak, no tak, ja się bardziej obawiam pewnych sposobów walki z kryzysem finansowym, niż samego kryzysu finansowego. I żeby to zrozumieć, to wystarczy postawić pytanie, skąd właściwie rząd amerykański wziął $1,5 biliona, te, które wpompował sektor finansowy. Nie tylko rząd amerykański, bo rządy europejskie też to robiły, z wyjątkiem jednego rządu. Z wyjątkiem rządu pana premiera Donalda Tuska,
który tego nie zrobił, ale nie dlatego, że pan premier Tusk był taki mądry, tylko że nie miał pieniędzy. Po prostu jakby miał, to by to zrobił. Tym bardziej, że opozycja go do tego zachęcała, bo wszyscy to robią, to i my też musimy, jak wszyscy kradną, to my też musimy kradć. Inaczej co o nas powiedzą w Paryżu, prawda? Nie będziemy się mogli tam pokazać na oczy. Więc to, jaka z tego nauka płynie, że rząd nie powinien mieć za dużo pieniędzy. Bo jak rząd ma za dużo pieniędzy, a w ogóle za dużo, jak ma dużo, to zaraz zrobi jakieś głupstwo. My z naszymi pieniędzmi takich głupstw nie robimy, a nawet jak ktoś robi, to tylko z własnymi, a nie z naszymi, prawda? Więc my powinniśmy mieć jak najwięcej pieniędzy, a rząd powinien mieć jak najmniej. Na tyle, aby tam Polska nie zginęła, a resztę. Proszę Państwa, dlaczego Wacław Klaus tak się bał tego właśnie sposobu walczenia z kryzysem finansowym? No, pytanie, skąd rząd amerykański i te rządy wzięły te 1,5 biliona dolarów, znaczy rząd amerykański? Odpowiedź jest oczywista. Wydrenowały to z rentownych gałęzi gospodarki, bo z nierentownych to już nic się wydrenować nie da, to tam już nic nie ma. Tam jest tylko próżnia doskonała, a z rentownych, a właśnie tego nie można robić w nieskończoność bezkarnie, bo jeżeli się będzie drenowało rentowne gałęzie gospodarki i pakowało pieniądze w, na przykład zbankrutowany sektor finansowy, no to te rentowne gałęzie też zbankrutują i wtedy właśnie mamy kryzys gospodarczy o charakterze trwałym, bo już znikąd nie można wziąć, wydrenować pieniędzy i ostatnim źródłem pieniędzy dla rządu jest grabież podatników, którzy właśnie w tym celu są na najniższym szczeblu łańcucha pokarmowego. I proszę Państwa, taki jest mechanizm tego kryzysu finansowego. I żebyśmy jakiś taki mieli z tego pozytywny wniosek, wszyscy nas zachęcają do myślenia pozytywnego teraz, ja też, jak taki rozkaz, to ja też, prawda? Więc w związku z wyborami do samorządów terytorialnych mam pewien pomysł, żeby przy okazji wyborów do samorządów terytorialnych, właśnie po wyborach, żeby ci samorządowcy wybrani na nowo, żeby spróbowali stworzyć takie lobby w kierunku zmiany modelu finansów publicznych, który przy okazji doprowadziłby do wzmocnienia pozycji samorządów terytorialnych wobec rządu. Na czym by polegała, abstrahując w tej chwili od systemu podatkowego, na czym by polegała ta zmiana? W tej chwili głównym poborcą podatkowym jest rząd. I rząd ciurka samorządom terytorialnym pieniądze na sfinansowanie tzw. zadań zleconych. Tych pieniędzy jest oczywiście za mało. W rezultacie samorządy są zadłużone. Dług samorządowy, samorządów terytorialnych jest mniej więcej podobny do długu publicznego państwa. W związku z tym to jest sytuacja na dłuższą metę bardzo niebezpieczna. I wobec tego trzeba jakoś nad tym spróbować zapanować. Gdyby zmianę przeprowadzić taką, że głównym poborcą podatkowym jest nie rząd, tylko gmina. Głównym poborcą podatkowym jest gmina. Gmina płaci składkę na państwo, którą za każdego roku ustalałby Sejm. Znaczy parlament, Sejm i Senat. Ona nie musiała być identyczna każdego roku. To zależy od uzasadnionych potrzeb państwa. I, a co ponad tę składkę na państwo, to już jest, to już należy do gminy. To by od razu pokazało, które gminy są zdolne do samodzielnej egzystencji, a które nie, bo jeśli gmina by nie była w stanie zapłacić składki na państwo, to jest to nieomylny znak, że należy ją rozparcelować, bo to mija się z celem utrzymywania jej przy życiu. Po drugie, to by sprzyjało rozwojowi, dbałości o rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy. Bo gmina musiała mieć, zabiegała by o podatników, bo to, co ponad składkę na państwo, to już jest do niej należy. Wreszcie sprzyjałoby wymuszeniu konkurencji między gminami właśnie o podatników. Bo w tej chwili jest trochę tak jak za komuny, ponieważ głównym poborcą podatkowym jest rząd,
no to gminy zabiegają o wpływy w rządzie, bo im więcej mogą stamtąd wyciągnąć, a nie troszczą się o podatników, bo i tak z tych podatników forsa idzie tam, a nie tu, więc to jakiś tam interes. Tam, najwięcej tam. Jak za komuny, który sekretarz uchodził za takiego, no ten, co miał dobre stosunki w Warszawie, bo tam więcej mógł tam wyciągnąć forsy dla swojego regionu. To jest patologiczne, to zresztą cała Unia Europejska funkcjonuje na tej samej komunistycznej zasadzie, także to patologia idzie stamtąd. Dobrze było to odrzucić, dobrze było to odrzucić. Żeby, to oczywiście rządowi by się nie podobało. Dlatego trzeba wzmocnić wpływy samorządu terytorialnego jednocześnie we władzach centralnych państwa. Mianowicie takim czynnikiem, organem, który dbałby o autonomię samorządów i nie dopuszczałby do uszczuplenia autonomii samorządów terytorialnych, byłby Senat. I to nie na zasadzie jakiejś tam zmiany roli Senatu, tylko wystarczyłoby dokonać zmiany systemu wyborczego do Senatu. Otóż zostawić bierne prawo wyborcze, można by zostawić takie, jakie jest. Znaczy senatorem mógł być każdy, tak, no, tam, przy tym statusie wieku, cenzusie wieku. Natomiast ograniczyć czynne prawo wyborcze do Senatu. Że wyborcami senatorów mogliby być tylko tak zwani obywatele kwalifikowani. To jest tak we Francji, więc to nie byłoby tu jakieś zarzutu niedemokratyczności, bo jak we Francji tak jest, to znaczy może być, prawda? No bo przecież tam demokracji to nie zagraża. Obywatele kwalifikowani to znaczy tacy, którzy sami piastują funkcję publiczną z wyboru. To by trzonem wyborców senatorów, elektorów senatorów byliby członkowie samorządów terytorialnych. To by był główny trzon wyborców. I Senat wybierany przez takich ludzi, o już by tam instynkt samozachowawczy by senatorom podpowiadał, o co oni mają dbać w pierwszej kolejności, prawda? Że mają nie dopuścić. Senat, tak wybierany Senat dbałby o dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby składka na państwo była, nie była zbyt wysoka, żeby była uzasadniona rzeczywistymi potrzebami państwa. A po drugie, żeby rząd nie... Znaczy, Senat by blokował każdą inicjatywę ustawodawczą, która by godziła w autonomię samorządów terytorialnych. I warto się nad tym zastanowić, bo to jakiś pierwszy krok trzeba wykonać na tej drodze. I ten pierwszy krok, ja mówię, to nie jest jakaś wielka rewolucja. To nie jest wielka rewolucja, bo nikogo by tam nie wywracał do góry nogami. Natomiast może zapoczątkować pewne procesy korzystne dla państwa. No i oczywiście przede wszystkim, bo to trzeba zawsze pamiętać, z czego się pieniądze biorą. Pieniądze biorą się, bogactwo z czego się bierze. Bogactwo się nie bierze z tego, że my się gdzieś zapiszemy, na przykład do Unii Europejskiej czy do czegoś takiego. Bogactwo bierze się z pracy. Z pracy, więc trzeba odblokować narodowy potencjał ekonomiczny, który jest zablokowany w Polsce na skutek wadliwego modelu ekonomicznego państwa ustanowionego w 1989 roku przez generała Kiszczaka i grono osób zaufanych, a który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Proszę państwa, to właściwie to jest w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności zmiana systemu finansowego państwa, która mogłaby, że tak powiem, pchnąć te dwa posunięcia mogłyby pchnąć nasz nieszczęśliwy kraj na drogę ku świetlanej przyszłości. Dziękuję. I to jest ten optymistyczny akt na końcu, w ramach myślenia pozytywnego. Bardzo dziękuję, że państwo cierpliwie wysłuchali. No i teraz państwo macie głos, a ja będę słuchał i się do tego... Jaka jest pańska misja tych właśnie felietonów? No taka, żeby, wie pan, mówić ludziom jak jest, bo wbrew pozorom najważniejsze jest diagnozowanie sytuacji.
Właściwie jaki mamy problem? Bo jeśli sytuacja, jeśli na przykład pacjent w szpitalu nie zostanie prawidłowo zdiagnozowany, to nawet jak lekarz ma dobre intencje, to może go wyprawić na tamten świat, prawda? Przez niewłaściwą terapię. Otóż dobrze jest wykorzystać czas na zdiagnozowanie sytuacji państwa, żeby wiedzieć, na czym polegają nasze problemy, i wtedy już mamy pół gotowej odpowiedzi na pytanie, co trzeba zmienić i w jakim kierunku. I tak pojmuję swoją misję, bo ja nie, na przykład, no nie zabiegam o państwa głosy, bo ja nigdzie nie kandyduję, więc nie mam żadnego interesu, żeby państwu wstawiać jakiś bajer. Bo nic od państwa nie oczekuję, prawda? Wydaje mi się, że mam trochę wiedzy na temat funkcjonowania naszego państwa, że mam parę dobrych pomysłów. Zresztą nie tylko ja, bo są ludzie inni też, którzy mają dobre pomysły. No i dobrze było w tym kierunku iść. Podam jeden taki dobry pomysł, który niestety nie został zrealizowany. W 1992 roku w Sejmie była dyskusja na temat zasad przyszłej konstytucji. Co powinno się znaleźć w przyszłej konstytucji, jak już tam będzie uchwalona. I poseł Korwin-Mikke zaproponował, żeby do przyszłej konstytucji wprowadzić normę zakazującą uchwalania budżetu z deficytem i karać każdą próbę obejścia tego zakazu jako kradzież z uchwałą. Śmiechu było co nie miara. Sejm mało się nie rozleciał ze śmiechu. Oczywiście nikt tego do konstytucji nie wprowadził, ale minęło zaledwie 20 lat i mamy dług publiczny taki, że nikt nie wie, co z tym zrobić, a koszty obsługi długu publicznego, nawet nie wiemy, jaka jest wysokość długu publicznego, bo minister Rostowski w czasie swojej kadencji 3 razy zmieniał sposób liczenia długu publicznego, w związku z tym wysokość długu publicznego w szacunkach się waha od 1 200 000 000 złotych do 3 700 000 000 złotych, bo taką wysokość podaje Instytut Sowieckiego, pan dr Dąbrowski. No, ale znamy inną wartość, koszty obsługi długu publicznego, to jest w ustawie budżetowej, expressis verbis, no to wiemy. W roku 2012 koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy. W roku ubiegłym 50 miliardów. No teraz mamy początek listopada, więc jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Więc nie jest wykluczone, że jeśli dotychczasowa dynamika będzie zachowana, to będzie 56, może 57 miliardów. Czy to jest dużo, czy mało? No, dla porównania. Koszty 10-letniego programu modernizacji sił zbrojnych z inicjatywy pana prezydenta Komorowskiego wynoszą 140 miliardów złotych, 10-letniego programu, czyli średnio 14 miliardów złotych rocznie. A tu prawie 60 miliardów może być w tym roku koszt obsługi długu publicznego. To pokazuje, jaka to jest skala. A można było tego uniknąć, gdyby właśnie ten pomysł został zrealizowany, bo skąd dług publiczny się bierze? Ano z kumulowania się deficytów budżetowych i kosztów obsługi. Gdyby nie było deficytu budżetowego, nie byłoby powodów do tego. I no, dobrze jest, żeby sobie ludzie takie rzeczy uświadamiali, bo jak pamiętam, wprawdzie Franciszek, książę de la Rochefoucauld, w jednym ze swoich aforyzmów mówi, że nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, a każdy ze swego rozumu. No ale skoro już mamy rozum, to dobrze jest z niego korzystać we właściwym kierunku, prawda? A co to komu szkodzi, jak się czegoś dowie przy okazji? To tyle. Dziękuję bardzo. Panie Stanisławie, dwa takie krótkie pytania. Jedno pytanie dotyczy książki Ulubioną Stoiwa na Boga. Dlaczego uważa pan, że republikańska forma sprawowania władzy lepiej by implementowała zasady prawa rzymskiego niż na przykład monarchia konstytucyjna? Drugie pytanie, co takiego stało się w stosunkach francusko-amerykańskich na początku lat 70., że Francuzi zażądali od Amerykanów złota? Dziękuję bardzo. Ja nie uważam, żeby republikańska forma rządów, tylko ten tytuł i ten felieton tytułowy do tej książki powstał na skutek tego, że kolega Artur Górski
napisał kiedyś w jednej ze swoich publikacji, że ulubionym ustrojem Pana Boga jest monarchia. No ja takie rzeczy sprawdzam. No i zacząłem wertować Biblię, czy Pan Bóg się wypowiadał na tematy polityczno-ustrojowe. I okazało się, że raz się wypowiedział. Ale akurat przeciwko monarchii, więc prorok Górski po prostu nie znał Pisma Świętego. On lubi monarchię, więc wydawało mu się, że Pan Bóg też powinien lubić. Ale okazało się, że nie. No, być może Pan Bóg nie lubi monarchii na ziemi, natomiast w niebie, jak wiadomo, monarchia jest absolutna. I tak jak kiedyś napisałem, że jest ten świat i tamten świat. O tamtym świecie bardzo niewiele wiemy, prawdę mówiąc nic nie wiemy, z wyjątkiem jednej informacji, że na tamtym świecie nigdy nie było, nie ma i nie będzie żadnych reform. I być może to jest przyczyna takiej różnicy między tamtym światem a tym. Drugie pytanie, przepraszam, proszę powtórzyć. A, no to nie w 70 roku, to jest rzecz, zaszłość, która już miała, nastąpiła trochę wcześniej to wydarzenie, mianowicie kryzys suezki. Kryzys suezki w 56 roku. Kryzys suezki polegał na tym, że egipski prezydent Nasser znacjonalizował kanał Suezki, co się bardzo nie podobało Wielkiej Brytanii i Francji, ponieważ Wielka Brytania i Francja, zwłaszcza Wielka Brytania, czerpała duże korzyści z eksploatacji kanału Suezkiego. No i odbyła się tajna narada w Sèvres pod Paryżem, tam gdzie wzorzec metra jest przechowywany, z udziałem Izraela, Wielkiej Brytanii i Francji, jak to zrobić. I ustalono, uradzono Rada w Radę, że Izrael zaatakuje, uderzy na strefę kanału, wywabiając do strefy kanału Suezkiego wojska egipskie. I wywiążą się tam ciężkie walki, w rezultacie kanał zostanie zamknięty dla żeglugi. I wtedy Wielka Brytania i Francja w imię bezpieczeństwa żeglugi i pokoju światowego wezwą obydwie strony do wycofania wojsk ze strefy kanału Suezkiego. Izrael się wycofa, a egipska armia się nie wycofa, bo oni będą uważali, że są na własnym terytorium. No to wtedy wylądują komandosi francuscy i brytyjscy i już nie tamtego, tylko w interesie pokoju światowego wyprą stamtąd armię egipską i odzyskają kontrolę nad kanałem Suezkim. I tak się stało. I tak się rzeczywiście stało. Izrael uderzył, potem tam się wywiązały ciężkie walki, kanał został zamknięty, ci wezwali, Izrael się wycofał, zainkasowawszy uprzednie wynagrodzenie, a armia egipska się nie zdała, na nią uderzyli komandosi francuscy i angielscy i zaczęli się tam wybierać. Wszystko było dobrze, gdyby nie prezydent Eisenhower. Bo prezydent Eisenhower, którego zapewniano wcześniej, że żadnej akcji wojskowej w strefie kanału nie będzie, zawrzał gniewem i powiedział, że jeżeli wojska brytyjskie i francuskie natychmiast się nie wycofają ze strefy kanału, to Stany Zjednoczone zażądają natychmiastowej spłaty długów wojennych. No i jak wobec takiej poważnej zastawki, no wycofali się. I Anglia wyciągnęła inny wniosek z kryzysu suezkiego, a Francja inny. Otóż Anglia od tamtej pory nie robi nic bez porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a Francja zapalała nienawiścią do Stanów Zjednoczonych. Zresztą częściowo to jest racjonalizowane z takiego powodu, a częściowo to trudne jest do zracjonalizowania, bo Francja jeszcze z jednego powodu nie lubi Ameryki. Otóż Ameryka, dlatego że Ameryka dwukrotnie widziała Francję upokorzoną. I Francja nie może tego Ameryce darować. To trudne jest to, ale zapewniam Państwa, że tak jest. Że to jest taka przyczyna tej niechęci, takiej animozji. I w związku z tym to ma oczywiście konsekwencje, bo Niemcy i Francja prowadzą, znaczy wyznają doktrynę europeizacji Europy, to znaczy stopniowego wypychania Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Stopniowego, bo tu nie może być żadnych gwałtownych ruchów, ale ta doktryna jest realizowana i przy każdej takiej okazji to daje o sobie znać. No Niemcom to trudno się dziwić, bo
Niemcy dwa razy przegrały wojnę, dlatego że Stany Zjednoczone wtrąciły do polityki europejskiej. Niemcy o tym pamiętają doskonale, więc no. A Francja, jak mówię, to bardziej skomplikowane, ale też jest wyraźne. Proszę bardzo. Nazywam się Konrad Floriańczyk. Odniosę się do pierwszej części pańskiej wypowiedzi o etyce w ekonomii. Mianowicie, kiedy powiedział pan, że jeśli zaistnieje konflikt pomiędzy panem a panią, wtedy wkracza państwo, aby wyegzekwować sprawiedliwość. Rzeczywiście w takiej sytuacji możemy ufać, że sprawiedliwość zatriumfuje. Jednak co w sytuacji, kiedy stroną konfliktu jest państwo? Wtedy jedna ze stron wyrokuje we własnej sprawie. Czy możemy liczyć na sprawiedliwość wtedy i jakie ewentualnie mechanizmy mogłyby ją obronić? No, wtedy jest znacznie trudniej oczywiście, dlatego właśnie sektor publiczny powinien być możliwie jak najmniejszy. Bo wtedy ryzyko takiego konfliktu interesów, im mniejszy sektor publiczny, tym mniejsze ryzyko konfliktu interesów. Zawsze jakiś tam sektor publiczny musi być. Rzecz w tym, żeby państwo nie miało zbyt dużych uprawnień. Bo w ogóle dobrze jest postawić sobie pytanie, co to jest władza publiczna? Czy to są właściciele państwa, a zatem właściciele nas wszystkich, nasi, że tak powiem, dobroczyńcy i tak dalej, czy też są to ludzie przez nas wynajęci? Przepraszam, proszę państwa, bardzo proszę o przedstawienie samochodu o numerach rejestracyjnych LU2371M. Jest zablokowany wyjazd w tym momencie. Dziękuję. Czy to są ludzie wynajęci przez obywateli do zajmowania się sektorem publicznym, do zarządzania sektorem publicznym? Jak powiedziałem, jeżeli uznamy, że to są właściciele państwa i to, no to właśnie wszystko mogą i tak dalej. To jest, że tak powiem, pogląd faszystowski. Bo warto zwrócić uwagę, że istotą faszyzmu nie jest to, że ktoś tam Żydów, dajmy na to, nie lubi, czy podnosi rękę w rzymskim salucie, tylko istotą faszyzmu jest przekonanie, że państwu wszystko wolno. To Benito Mussolini to wyraził w takiej formule: wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. To wyraźnie widać, o co tu chodzi. I jeżeli uznamy natomiast, że władza publiczna to są ludzie wynajęci do zarządzania sektorem publicznym, no to oczywiste jest, że mogą mieć tylko takie uprawnienia, które są niezbędne do zarządzania tym sektorem, ani jednego więcej. Bo to co więcej, to jest kosztem wolności obywateli i kosztem na ogół majątku obywateli się odbywa. W związku z tym, no i sektor publiczny w związku z tym powinien być jak najmniejszy, bo jeżeli sektor publiczny się rozrasta, no to on się rozrasta kosztem sektora prywatnego. Kosztem sektora prywatnego, a więc naszych uprawnień, naszego majątku, i to trzeba, bo to tak, te zależności są bardzo proste. I druga rzecz, no to sam system wymiaru sprawiedliwości. No, problem w Polsce na przykład to jest bardzo trudny do przezwyciężenia, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Dlatego, że no, za moich czasów na przykład, studenckich, jak skończyłem studia, no to chciałem odbyć aplikację sądową, bo ja skończyłem studia prawnicze. No i kiedy poszedłem do prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, to jedyne pytanie, jakie mi zadał, czy należę do partii. Ja mu powiedziałem, że nie należę, to popatrzył na mnie jak na marsjanina. Powiedziałem, że bez żadnych nadziei. No teraz nikt chyba o to nie pyta. Chyba że pyta, tylko nie wiadomo do której partii. No, drugim takim czynnikiem, który, że tak powiem, podważa moje zaufanie do niezawisłości sądów, to jest niepowodzenie lustracji w Polsce. Niepowodzenie lustracji w Polsce. Proszę państwa, no, zadajmy sobie pytanie, puśćmy wodze fantazji.
wyobraźmy sobie, że jesteśmy szefami którejś z siedmiu organizacji, siedmiu bezpieczniackich organizacji w Polsce, bo jest siedem oficjalnie działających. My tu gadu myślałem, że ta osoba, która wychodziła, to w sprawie przedstawienia samochodu, ale wciąż jest nieprzedstawiony. To jest czarny Opel z Opola Lubelskiego 28364. Bardzo byśmy prosili o przedstawienie. A może tutaj nie ma właściciela na tej sali, może to kto inny. Może pan się nie chce przyznać. W każdym razie jest to dobre. Gasimy, nie, no to gasimy to światło, to... dość będzie. Może sąsiedzi. Nie, nie, nie. Straż miejska ubije. Mam wrażenie, że to już lekka irania jest. Bardzo prosimy o przedstawienie. No już druga osoba wychodzi, więc może już przestawią. Właśnie tak. Proszę Państwa, no i w związku z tym, gdzie byśmy lokowali agenturę? No przecież z całym szacunkiem nie w środowisku gospodyń domowych, bo gospodyń domowa to może dostarczyć mnóstwo informacji, na przykład co się przypaliło i tak dalej. Mogą być to nawet informacje prawdziwe, ale mało użyteczne. Natomiast agenturę lokowalibyśmy tam, gdzie się między innymi wydaje wyroki, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki i tak dalej. Więc wyobrażam sobie, że ci szefowie tych bezpieczniackich organizacji nie są głupsi od nas, prawda? No i też to wiedzą. I w związku z tym no, można mieć pewne podejrzenia co do niezawisłości sądu. Zresztą wielokrotnie te podejrzenia się niestety potwierdzały. W związku z tym no, dobrze było o to też zadbać. Bo to jest jakaś, to jest może nie absolutna gwarancja, ale w każdym razie sprzyja takiemu wygaszaniu potencjalnych konfliktów interesów. Nie da się chyba, no można obejść to. Można to obejść. Na przykład w sytuacji, kiedy stroną jest państwo, to znaczy władza publiczna, można by wprowadzić zasadę, że wtedy obowiązkowy jest sąd polubowny. Nic by się nie stało złego, to nie byłaby też rewolucja, jeśli chodzi o system prawny, bo instytucja sądu polubownego nawet na gruncie istniejącego ustawodawstwa jest dopuszczalna. Może by tylko wprowadzić zasadę obligatoryjności w przypadku konfliktu interesów. No, myślę, że to by było, no nie wyobrażam sobie bardziej daleko idącego zabezpieczenia, bo sąd polubowny polega na tym, że jego orzeczenia mogą być egzekwowane potem przez władze państwową, bez względu na to, jakie orzeczenia zawiera. A na przykład w handlu zagranicznym instytucja sądu polubownego jest bardzo często używana i państwa, nawet za komuny, polskie centrale handlu zagranicznego bez szemrania podporządkowały się na przykład arbitrażowi tam w Bazylei. Także to mówię, nie jest to instytucja nieznana, jakiś taki eksperyment bez precedensu. Proszę bardzo. Rafał Brzanka, panie redaktorze, ja nie mam pytania do pana, bo ja rozumiem, co pan mówi do mnie. Przynajmniej staram się słuchać ze zrozumieniem. Chciałbym tylko, no może tak dobrze nie będzie, bo chciałbym się tylko nie zgodzić z paroma tezami. Jeszcze panu tego brakowało, jakbyśmy się zgadzali. No właśnie. To może ja powiem. Proszę bardzo. Po pierwsze, podzielił pan reakcję społeczeństwa na ten kapitalizm kompratorski, czyli tą rzeczywistość, znaczy społeczeństwo w reakcji na trzy grupy, prawda? Co do pierwszej grupy, pan twierdzi, że to jest najbardziej wartościowa, ja twierdzę, że to jest najmniej wartościowa, wręcz wartość tej grupy jest ujemna. Co do drugiej grupy, no tu jest pan dla nas bardzo uprzejmy, bo twierdzi pan, że ta druga grupa podjęła częściowo przynajmniej jakąś tam walkę z tym kapitalizmem. Otóż moim skromnym zdaniem walka polega na wymianie ciosów, nawet w proporcji 1000:1. Znaczy ktoś mnie 1000 razy kopia, a ja się raz zamachnę. Natomiast tego, czegoś takiego nie ma, bo ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek przedsiębiorca
No nie, wywalił szybę w urzędzie, czy coś takiego. Trzecia grupa, moim zdaniem, to jest pierwsza grupa, której się udało. No to mnie pan tu zaskoczył. No proszę. Druga sprawa. Ale to niech mi pan powie, co pan ma na myśli, że się jej udało, bo nie bardzo rozumiem. No bo pierwsza grupa to jest trzecia, której się nie udało. Oni są, dlaczego powiedziałem, że jest najbardziej... Już rozumiem. Druga sprawa, proponuje pan zamiast składki ubezpieczeniowej, proponuje pan podatek. Podatek malejący, celowy. Ja, moim skromnym zdaniem, to jest tak, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Tu nie ma co, tu już się nic nie uratuje. Jeszcze gorzej. Jedyna rzecz tylko jaka jest, to po prostu jedna ustawa, jedno zdanie. Likwiduje się przymus ubezpieczeniowy. I tylko to, bo tylko to może zadziałać, bo podatek ani nie będzie malejący, ani nie będzie celowy, bo natychmiast obrośnie w naszych warunkach takimi różnymi cudami, co pan mówił, że koszty, bo tam te zbierania podatku i tak dalej, natychmiast zaczną iść w górę i wszystkie pieniądze pójdą sobie w bok. A druga sprawa, jeżeli powie pan ludziom, że dostają bezekwiwalentne zobowiązanie, to natychmiast każdy zaczyna kombinować, tak jak mi to Friedman to przewidział, zaczyna po prostu przestają płacić. Więc ci, którzy zostają złapani na płaceniu tego podatku, będą musieli płacić coraz więcej. No w efekcie stanie się tak, jak się stanie. Rozumiem. I czy? Tak. Może, bo ja zapomnę. Proszę Państwa, to są uwagi Pana dotyczą tego, o czym ja tu nie mówiłem na tej sali, tylko w ogóle przy wielu innych okazjach i w takich prelekcjach, które są w sieci. Od razu powiem, o co chodzi. Trzy grupy walczące z kapitalizmem, znaczy reagujące na kapitalizm kompradorski. Pierwsza grupa to są ci, którzy emigrują. Ja podtrzymuję opinię, że to emigruje najbardziej wartościowy element. Dlatego, że pomijając to, że to są ludzie młodzi w zdecydowanej większości, ale ja bardzo wielu ich poznałem, jeżdżąc po tych zagranicznych ośrodkach, gdzie miałem okazję się z nimi zetknąć. To są ludzie na ogół bardzo przedsiębiorczy. I na ogół sobie dobrze tam mają radę. Tak jak przynajmniej się zdążyłem zorientować. Ale tam jest poukładane wszystko. Proszę pana, podam jeden przykład. Właściwie dwa przykłady. Jeden taki pan, młody chłopak właściwie z Anglii, który tam się nauczył zawodu w postaci umiejętności budowy murów takich dzielących pastwiska w Yorkshire bez zaprawy. No i jest na kilka hrabstw najlepszym fachowcem, więc ekonomicznie bardzo dobrze mu się powodzi. Tam się tego nauczył, więc widać, że to jest człowiek, który nie stracił. Podawać, podejmować, co się dzieje, czy w Polsce? Proszę pana, no w Polsce... A za czyje pieniądze? Proszę pana, za nasze, wie pan, no za jego rodziców, którzy też podatki płacili, tak samo. Ale nie tylko jego. Więc proszę pana, to, że oni wyjechali za granicę, bo poczuli się wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego, to tylko dowodzi ich spostrzegawczości. I to, nie. Chociaż takie postawy też są, na przykład jak byłem w Australii, to spotkałem takich ludzi, którzy mają głębokie poczucie winy z powodu tego, że z Polski wyjechali. Mają głębokie poczucie winy. Nie, niczym konkretnym nie uzasadnione, tylko takie, bardzo żywe u nich. Ale mówię, to nie wszyscy takie mają, bo niektórzy otrzepali pył z sandałów i po prostu tam są. Druga grupa to jest taka, która prowadzi z kapitalizmem kompradorskim wojnę. My o tej wojnie wiemy z takiej informacji, którą podaje Główny Urząd Statystyczny, że około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co jest wytworzone i sprzedane w Polsce, powstaje w szarej strefie, a więc w konspiracji przed władzą publiczną. Wojny mogą przyjmować różne obrazy.
Niekoniecznie taki, bo co takiemu przedsiębiorcy przyjdzie, że wybije szybę, nie wiem, w urzędzie skarbowym? Nic. W jego sytuacji to się nie zmieni. Natomiast jeżeli on wpadnie na pomysł skutecznego obchodzenia zdzierstwa podatkowego, no to jest to korzystne dla jego przedsiębiorstwa, jego rodziny. Nawet czasami dla gospodarki narodowej jest korzystne. Więc to jest... Ja uważam, że dzięki tym ludziom, dzięki tej wojnie właściwie, nasza gospodarka jako tako funkcjonuje. Jedna trzecia gospodarki pracuje w podziemiu. I to wyjaśnia przyczyny, dla której nasza gospodarka jako tako jeszcze funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Natomiast trzecia grupa to są ci ludzie, którzy poczuli się wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego i w związku z tym coraz natarczywiej prezentują postawy roszczeniowe, to znaczy domagają się, żeby rząd ich wziął na swoje utrzymanie. I kolejne rządy mamią ich taką perspektywą, że ich wezmą na swoje utrzymanie. Tymczasem żaden rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, bo on nie wytwarza żadnego bogactwa. Jeżeli rządy mówią, że wezmą tych ludzi na swoje utrzymanie, to używają skrótu myślowego. Bo tak naprawdę to mogą tylko zrobić jedno. Narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi współobywatelom. I to właśnie robią. I podatki, mimo że wysokie i rosnące, już dawno przestały na to wystarczać. I obecnie jedynym sposobem podtrzymywania fikcji płynności finansowej państwa jest powiększanie długu publicznego. Mniej więcej 7 tysięcy złotych na sekundę. Godzina na 3600 sekund, to łatwo policzyć, ile to jest na godzinę, ile na dobę, ile na tydzień, ile na miesiąc i tak dalej. I to niestety, to już ma konsekwencje polityczne, dlatego że no jeżeli podzielimy sobie roczne koszty z ubiegłego roku, roczne koszty obsługi długu publicznego przez liczbę obywateli rzeczywiście w Polsce mieszkających, to znaczy około 35 milionów, bo te prawie 3 miliony wyemigrowały. Nawiasem mówiąc, nie wykluczam, że ta emigracja jest również intencjonalna, a i to ze strony rządu tutaj. Dlaczego tak myślę? Otóż w 1944 roku członek Rady Wojennej Stawki Sowieckiej, pan Tolejmon Ponomarenko, napisał taki memoriał u Stalina, w którym zwracał uwagę, że mimo 5 lat wojny i okupacji na terenie Polski pozostało nadal jeszcze około 2 milionów mężczyzn zdolnych do walki. I ten potencjał trzeba rozładować. No to tu młodzież, i to taka rzutka, przedsiębiorcza, wyjeżdża z Polski. Nie mówię, że ci, którzy zostają, to się do niczego nie nadają, ale to jest uszczuplenie pewnego potencjału, prawda? Co więcej, drugi czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest taka prognoza demograficzna Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1990 roku, jeszcze dla starej Unii, 15 państw członkowskich liczącej. Tam taka diagnoza była, że te społeczeństwa gwałtownie się starzeją, ten proces przyspiesza, co jest oczywiste. A w związku z tym, jeśli Unia chce utrzymać socjal na dotychczasowym poziomie, to w ciągu najbliższych 50 lat powinna importować około 100 milionów ludzi. I przed kierownikami politycznymi Unii ówczesnej stanął temat, skąd tych ludzi wziąć. Ludzi na świecie nie brakuje. Ale wpuścić 100 milionów Arabów, to już teraz nie mogą oczy zmurzyć, a co dopiero jeszcze 100 milionów, prawda? No przecież to by musieli spać na stojąco tam. 100 milionów Chińczyków, no można, ale jak zażądają praw politycznych, no to co? To przecież wszystkich przegłosują. A to już nie są czasy początku XX wieku, czasu powstania bokserów, kiedy z Chińczykami można... Europa robiła co chciała. Teraz nuklearne Chiny są i to już nie można tak robić, co się chce. To jest pierwsza gospodarka na świecie w tej chwili i bardzo szybko się zbrojąca
państwo, które bardzo szybko się zbroi. Po Stanach Zjednoczonych Chiny mają drugie na świecie wydatki wojskowe, więc to w perspektywie najbliższych 10 lat to może być bardzo poważny problem. No i więc, no nie, to trzeba z tym ostrożnie, ale jest 100 milionów łagodnych chrześcijan ze środkowej Europy. Trzeba tylko stworzyć im takie warunki, żeby oni tam musieli wyjeżdżać. No to się stwarza, no i to tak jest. Przy okazji realizowany jest niemiecki projekt Mitteleuropa w roku 1915. Także wiele czynników się na to składa. Wiele czynników się na to składa i dlatego pierwszym takim, czy pierwszym ruchem, który powinniśmy zrobić, to jeśli chcemy oczywiście budować siłę państwa, to jest odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego, czyli zlikwidowanie tego modelu kapitalizmu kompradorskiego, zastąpienie go zwyczajnym kapitalizmem. A jak to zrobić? O, to jest właśnie problem, bo wiadomo, że... Wiadomo, że tak, to jest niezbędne ze względu na interes narodowy i państwowy. To jest technicznie możliwe, bo to wymaga tylko zmiany prawa. A już starożytni Rzymianie zauważyli cuius est condere, eius est colere. Kto ustanowił, ten może znieść. Więc nawet teoretycznie nie przekracza to możliwości umysłu ludzkiego. Natomiast jest to bardzo trudne, być może nawet niemożliwe politycznie, dlatego że beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego jest środowisko, które sprawuje w Polsce rzeczywistą władzę, to znaczy tajne służby z komunistycznym rodowodem. Główna teza mojej ulubionej teorii spiskowej jest taka, że punkt ciężkości władzy w Polsce leży poza konstytucyjnymi organami państwa. Nie będę tego tematu rozwijał, bo to jest temat na całą odrębną prelekcję, tylko sygnalizuje. W związku z tym jesteśmy w bardzo kłopotliwym położeniu jako naród. Dlatego, że wiemy, co trzeba zrobić i wiemy, że to jest niemożliwe. Stoimy wobec rozpaczliwej alternatywy. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Ale kogo przekonać? Proszę? Kogo zabić? No tych beneficjentów, ale kapitalizmu, kompradorskiego. Ale podatku kredytu, no to my to załatwimy, tak? No, uważam się, że przemawia przez pana nadmierny optymizm. Nie wiem, skąd go pan czerpie, ale jest to optymizm nadmierny, bo na razie jest tak, że oni się szykują do tego, żeby w razie czego pozabijać nas. Najlepszą tego ilustracją jest decyzja pana prezydenta, który 24 stycznia podpisał ustawę o tak zwanej bratniej pomocy, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw na terenie Rzeczpospolitej w celu tłumienia rozruchu. Więc to, wie pan, nie są teoretyczne tylko rozwania, tylko to jest cała seria przygotowań, cała seria narzędzi prawnych i nie tylko prawnych, które ewentualnie mogą posłużyć temu, żeby nas poskromić, jakbyśmy wpadli na taki pomysł. Więc nie wiadomo, co jest trudniejsze w tej sytuacji. Przekonanie też jest trudne. Przekonanie też jest trudne. Chociaż przykład węgierski pokazuje, że jest to możliwe. Bo jak mawiano w Hitlerjugend, widzę, jak mawiano w Hitlerjugend, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Otóż pod warunkiem, że cię nie zabije wcześniej. Jedyna rzecz, która może na naszych okupantach zrobić wrażenie, to jest perspektywa utraty korzyści z okupacji. To może na nich zrobić wrażenie, bo nic innego, moim zdaniem nic innego wrażenie na nich nie zrobi. I na Węgrzech tak właśnie się stało, bo proszę zwrócić uwagę, że Viktor Orban właściwie nie miał przeciwników. To znaczy, że węgierska bezpieka mu pozwoliła, bo Węgry były przecież takim samym państwem jak Polska. To bezpieka tam się nie rozpłynęła w powietrzu, nadal istniała i mało tego, pierwsze lata transformacji ustrojowej węgierskiej pokazują, że aranżowała polityczną scenę i to z powodzeniem, tak samo jak i u nas. No to w takim razie co się stało tym węgierskim bezpieczniakom, nawrócili się nagle, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Ja widzę inną przyczynę.
Otóż taką, że Francja, Niemcy i Rosja, które kontrolowały węgierską gospodarkę w 100%, do tego stopnia, że na przykład Węgrzy wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej, że bezpieczniaków węgierskich, te rekiny z tych cechami po prostu ze wszystkiego wyśmiały. I oni jak się zorientowali, zostali ze wszystkiego wyśmiani, to znaczy utracili wszystkie korzyści z okupacji i jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu węgierskiego. W nadziei, że on coś dla nich odwojuje. No ale to trzeba mu pozwolić wojować, no to mu pozwolili. I Orban, fenomen Orbana polega na tym, że on próbuje wykorzystać tę okazję do tego, żeby coś dobrego zrobić dla Węgier. Bo co Orban, jaki Orban przedstawia program? No, mówi, musimy wydobyć Węgry z pułapki zadłużenia. To oczywiście wymaga przykręcenia śruby nie tylko zagranicznym podmiotom gospodarczym, ale i Węgrom. I to widać, przygoda, demonstracje już mu zaczęli szurać teraz. Ja wystąpił z zamiarem opodatkowania przesyłania danych przez sieć, prawda? No to już tutaj widocznie dotarł do jakiejś granicy wytrzymałości. Bo i się cofnął, i się cofnął. Ale no, generalnie jest to program przykręcenia śruby i dotychczas mu Węgrzy nie szurali. Przeciwnie, wybory wygrywał w cudach i to większością konstytucyjną. Dwukrotnie z rzędu. No to znaczy, że Węgrzy to rozumieją. Dlaczego? Otóż Orban, z inicjatywy Orbana, w preambule konstytucji węgierskiej nowej, która jest od strony finansowej bardziej restrykcyjna niż nasza. W preambule do konstytucji węgierskiej nowej tam jest wpisane takie sformułowanie korona świętego Stefana. W Polsce to nic nie mówi. Natomiast na Węgrzech mówi bardzo dużo. Korona świętego Stefana to jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatu w Trianon. Traktat w Trianon, który został narzucony Węgrom 4 czerwca 1920 roku jako kara za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie, był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły 2/3 terytorium państwowego i Orban mówi, musimy wydobyć kraj z pułapki zadłużenia, żeby odzyskać swobodę ruchów. Muszę przykręcić w związku z tym śrubę, bo taki mamy cel w perspektywie. Ten odzyskanie, odkręcenie skutków traktatu w Trianon. Dlatego Unia Europejska na niego ujada, dlatego Fundusz Walutowy na niego ujada, dlatego Żydzi na niego ujadają, ale Węgrzy nie. Ale Węgrzy nie. I to jest przynajmniej częściowa odpowiedź na pytanie. Ja nie znam wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania, jakbym tak wiedział, to albo by mnie tu nie było, albo bym był bardzo bogaty i tak dalej. Natomiast no... Albo w TVN nie by pan No w TVN nie, to nie. W TVN nie, to ja wystarczam... Wszystkie pytania... Ja nie mogę tam występować, bo się oni na mnie gniewają, dlatego, że kiedyś zaprosił mnie pan tutaj asystent pani Olejnik do programu i ja mówię bardzo chętnie, panie redaktorze, przyjdę, ale jedną mam prośbę. No co takiego? Mówię, muszę dostać wezwanie na piśmie z numerem sprawy i zaznaczeniem, w jakim charakterze mam zostać przesłuchany przez panią redaktora. Czy jako podejrzany, czy jako świadek. Mówię, raz wiedka, nie raz wiedka, porządek musi być. No i od tamtej pory już mnie zapraszam. Także proszę bardzo. A moje? Powiedział pan, że nasi okupanci przestaną nas okupować wtedy, kiedy stwierdzą, że już im się to po prostu nie opłaca. Ale według mnie to jest do policzenia, ponieważ jeżeli teraz wydatki państwa to jest około 700 miliardów, a koszty obsługi długu to jest 40 kilka miliardów i teraz ten dług co roku narasta w tempie może geometrycznym, do tego bardzo niski przyrost naturalny i emigracja, a więc można by policzyć, że za lat 10 lub 15
ilość pieniądza, które będzie można ściągnąć z tego społeczeństwa i z tego narodu, będzie tak mała, że już nie będzie możliwości. I teraz pytanie, kiedy to wszystko po prostu upadnie na ryj, tak? I teraz co zrobić, żeby wyprzedzić te fakty i rzeczywiście przejąć i odzyskać władzę nad tym państwem, które okupuje ten naród? Proszę pana, no... Jak ja bym, jeszcze raz mówię, jak ja bym takie rzeczy wiedział, to bym państwu powiedział, no nie wiem, na razie sytuacja temu nie sprzyja. Przy okazji otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich usłyszeliśmy przemówienie prezydenta Izraela i prezydenta Komorowskiego i tam z tych przemówień można by raczej się domyślać innego obrotu wydarzeń. Prezydent izraelski powiedział przed przyjazdem do Warszawy, że wprawdzie to historyczne duraczenie, bo tym się będzie zajmowało Muzeum Historii Żydów Polskich, znaczy będzie nam przygotowywało taką poprawioną i uzupełnioną wersję historii naszego mniej wartościowego narodu tybulczego, do wierzenia. Jak ktoś nie będzie chciał w to wierzyć, no to prokurator Seremet już tam narzędzia mu odpowiednie obmyśla, żeby go skłonić do tej łatwowierności. Druga rzecz, którą zapowiedział w wywiadzie, w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej izraelski prezydent, to, że no wprawdzie to nie jest pierwszorzędna sprawa w stosunkach polsko-izraelskich, ale to jest też sprawa ważna, mianowicie realizacja żydowskich roszczeń majątkowych. One są szacowane na poziomie 60, może 65 miliardów dolarów. To potwierdził były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szywak Weiss. Zwracam uwagę, że środowisko, które dysponowałoby na terenie Polski majątkiem tego rzędu, miałoby dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, również społeczną i polityczną. To by była po prostu szlachta. I w tym kierunku, wydaje mi się, że w tym kierunku sprawy się posuwają. W związku z tym, a ponieważ bezpieczniacy nasi, to są ludzie, którzy gotowi są wysługiwać się każdemu w zamian za obietnicę możliwości pasożytowania na polskim narodzie, no to myślę, że oni na to pójdą i na to idą. I na to idą. Co więcej, no nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, na każdym uniwersytecie w Polsce są wydziały judaistyki, które przygotowują całkiem spore liczby absolwentów. No i co oni tu będą robić? No trzeba będzie tłumaczyć dużo. Programy są wprowadzone. Doktorantów trzeba, żeby utrzymać, 35 milionów ludzi utrzymać w ryzach. No to trzeba tu był czego personelu pomocniczego i on się znajdzie. I on się znajdzie, także proszę się nie obawiać. Oni jakieś perspektywy przed sobą widzą. A że już nie będzie może takiego dobrego fartu, jak był, chociaż kto wie, żeby nie być gołosłownym, to przypomnę jeden epizod. Otóż w grudniu ubiegłego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Petrolinwest, która kontroluje spory segment z rynku paliw płynnych w Polsce. Zrezygnował z tego stanowiska pan Ryszard Krause. Coś tam mu poszło nie tak, bo to z wielu stanowisk, wielu spółkach, właściwie ze wszystkich spółek się wycofał. A nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej został pan 35-letni pan Marcin Dukaczewski, syn generała Marka Dukaczewskiego, ostatniego szefa WSI. Otóż to widać, że następują już zmiany pokoleniowe. Żeby kropkę na nich postawić, to spółka Petrolinwest kontroluje spółkę Silurian, która ma kilkanaście koncesji na eksploatację gazu łupkowego w Polsce. Także tutaj ten rynek jest bardzo mocno kontrolowany. I dlatego taka różnica jest między bezpieczniakami węgierskimi a polskimi, że ci się nie dali tak wyślizgać. I to jest nasz problem. Właściwie nawet nie to jest nasz problem, bo w innych państwach, ja w ogóle
powątpiłem w autentyczność demokracji politycznej, tak mówiąc między nami. I to nie tylko u nas, ale i gdzie indziej. No państwem ktoś musi rządzić, to nie może rządzić ulica, to jasne. Więc to demokracja oczywiście jasna, ale to musi ktoś ją tam dyskretnie sterować. I mamy takie dwa modele. Model turecki, zaprowadzony przez Kemala Atatürka jeszcze w latach 20. Wtedy tak już było gusło takie dla demokracji, że demokracja musi być, więc Kemal Atatürk, który żadnym demokratą nie był, jak już nie możecie wytrzymać, to dobrze, niech tak będzie, do partii politycznej, do wybory, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wybory wygrywa nie ta partia, co powinna, to armia mówi, o, zaraz, kola. I aż do skutku. System taki w zachodniej Europie jest bardziej dyskretny. Tam tajne służby, bo to ten turecki to jest taki chamski, taki no, widoczny, a tam jest bardziej dyskretny, tam wszystkie pozory są zachowane. No ale też jest taka książka, wiele mówiąca na ten temat, Wywiad Rzeka, pod tytułem Sekrety szpiegów i książąt. To jest wywiad Rzeka, jaki przeprowadza pani Krystyna Okręt, z tych belgijskich okrętów, nie z tych, co pani Wójcowa pochodzi. I ona jest prywatnie naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Francji, Bernarda Kouchnera. No i bardzo inteligentna pani. No i rozmawia z hrabią Aleksandrem de Morange, byłym szefem wywiadu francuskiego. I w pewnym momencie pyta go, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable korespondentów. Więc ona mówi, nie chciałem pana urazić, bardzo przepraszam, ale nie rezygnuję. To mówi w takim razie, z jakich środowisk pańscy honorable korespondentów się rekrutują. I on już udobruchany mówi, ach, proszę pani, z najrozmaitszych, może to być kierowca taksówki, może być duchowny, a nawet, powiada, minister stanu. Państwo słyszycie, minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable korespondent rozwiedki tamtejszej i on to mówi jako rzeczy zwyczajnej. Więc musimy postawić sobie pytanie, jak dochodzi do werbunku takiego dygnitarza. Czy na przykład do Pałacu Lejzyńskiego, gdzie tam urzędują ci ministrowie, przychodzi werbownik, wchodzi do gabinetu bez pukania, siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i mówi, ekscelencjo, tu macie papierek do podpisania, że zachowacie w tajemnicy pseudonim taki, a taki, a tamten się zrywa na równe nogi. Co? Bierze fotel Ludwika XV i roztrzaskuje mu na głowie. No tak się to nie odbywa przecież. W każdym razie ja nigdy nie słyszałem, żeby taki incydent miał miejsce. No ale jakoś się musi odbywać inaczej, prawda? Więc wyobrażam sobie, że może się to odbywać tak, że do ambitnego młodego człowieka przychodzi jakiś pan i mówi, proszę pana, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi, pan może oddać w przyszłości nieocenione usługi republice, ale sam pan rozumie. No więc jak on rozumie, to zaczynają do niego napływać pieniądze z różnych tam, z różnych donatorów, zaczynają się media nim interesować, przeprowadzają z nim wywiady, on wychodzi z anonimowości, staje się znaną osobistością, no i zostaje tak, spina się po szczeblach kariery, dochodząc do stopnia, nie wiem, no, deputowanego, senatora, być może ministra stanu, prawda, cały czas pozostając tym honorable korespondentem. Być może nawet do stanowiska prezydenta, bo co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny, prawda, tak jak u nas na przykład, no to tylko państwo na tym korzysta, bo my wiemy, co prezydent zrobi, czego nie zrobi. Też jakoś tak się czujemy odtąd dotąd, że w tych poruszamy się, wiemy, w jakich granicach się poruszamy. Więc problem polega nie na tym, że rządzą na przykład tajne służby, tylko ja sobie kiedyś postawiłem takie pytanie. Dlaczego w państwach poważnych, gdzie też tajne służby mają ogromny wpływ na politykę, te państwa poważne jakoś potrafią zadbać o swój interes państwowy, a nasze państwo sprawia takie wrażenie, jakby nie potrafiło, że nasze państwo należy do grona państw pozostałych. I odpowiedziałem sobie na to pytanie tak, że w tamtych państwach od pokoleń tajne służby zawsze służyły swojemu państwu.
wiedzą, że nie będą miały drugiego państwa, tylko zawsze to. I im w lepszej kondycji to państwo będzie, to i ich pozycja będzie, ich wpływy i tak dalej, ich możliwości. Natomiast naszym problemem jest to, że nasze tajne służby od 1944 roku służyły komu innemu i one tak mają. Jeszcze dodatkowo nastąpiła rzecz fatalna w drugiej połowie lat 80. Kiedy już po spotkaniu w Reykjaviku na Islandii między Gorbaczowem i Reaganem, gdzie każde z tych spotkań cyklicznych, dorocznych przybliżało kształt przyszłego porządku politycznego w Europie. I już po spotkaniu w Reykjaviku na Islandii okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego w środkowej Europie. U nas się zaczęły systemowe przygotowania do tego wszystkiego, bo wiadomo było, do transformacji ustrojów, wiadomo było, że jak Sowieciarze się wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, po prostu dlatego, że nikt nie da na to pieniędzy już. Nikt nie będzie dawał na to pieniędzy. I trzeba było się odpowiednio do tego przygotować. Dlatego nastąpiło, zaczęło się uwłaszczanie nomenklatury przez spółki nomenklaturowe, dlatego zaczęła się selekcja kadrowa w strukturach podziemnych i tak dalej, i tak dalej. I to były te systemowe przygotowania do transformacji ustrojowej, ale oprócz tych dwóch systemowych nurtów był jeszcze nurt trzeci przygotowań prywatnych. Otóż ci bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy. I każdy z nich, przypuszczam, że każdy z nich sobie samemu postawi, no Sowiety się wycofują, a ja co? No co ze mną będzie? Przecież co, jaką ja mam polisę ubezpieczoną? Wypada, jak nieubłagany palec pokaże na mnie i powie to on wszystkiemu winien. Co, kto mnie wtedy obroni? A ponieważ są inteligentni, to się zorientowali, że jeżeli Sowieciarze się wycofają, to prędzej czy później i raczej prędzej niż później, nastąpi odwrócenie sojuszy. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować do przyszłego naszego sojusznika i on mi nie da zrobić krzywdy jako swojemu agentowi. Żeby nie być gołosłownym, podam przykład. Pan Edward Mazur, który do niedawna jeszcze był podejrzewany o sprawstwo kierownicze zabójstwa generała Papały, mimo że do prokuratury w Łodzi zgłaszali się złodzieje samochodów i przyznawali się jeden przez drugiego, aż prokurator mówi, no panowie, nie wszyscy naraz, tu po kolei by się rozprawać, tu porządek musi być. No to jeszcze trzymali go w rezerwie jako podejrzanego o sprawstwo kierownicze. No teraz został oczyszczony, tak jakby go ktoś chryzopem skropił. Więc cóż pan Edward Mazur, on za komuny był funkcjonariuszem kontrrazwiedki wojskowej. Ale, co wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym, w 1987 roku jednym susem przeskoczył do FBI w ramach przygotowań do transformacji ustrojowej. Wiadomo było, że już tu, prawda, Sowiety się są na walizkach, no to on tam. I dlatego nie został w Polsce wydany, bo w Stanach Zjednoczonych sądy są tak samo niezawisłe jak i u nas. No państwo przecież jest inaczej. Tak samo są niezawisłe. No i sędzia nie mógł napisać, że pan Edward Mazur jest agentem FBI, w związku z tym wydać go Stany Zjednoczone w Polsce nie mogą, więc uzasadnił odmowę ekstradycji, że wniosek ekstradycji był nieprawidłowo sporządzony. Prawidłowo był sporządzony, ale no, niezawisłość sędziowska ma swoje prawa, prawda, i tu i tam. Więc to tak wygląda. Czy Edward Mazur był udosobniony? Moim zdaniem nie, raczej to był przypadek typowy. W związku z czym, no Gromosław Czempiński, druga taka ilustracja, prawda? I w związku z tym państwo nasze jest penetrowane na wylot i 3 metry w głąb ziemi. Tylko, że to nie wszyscy do FBI, ale jedni do Mossadu, inni do niemieckiego BND, inni zostali przy GRU, bo nie zmienia się koni podczas przeprawy. No i to dlatego ja twierdzę w ramach mojej ulubionej teorii spiskowej, że Polską rządzą 3 stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i obecnie gwałtownie reaktywowane stronnictwo amerykańsko-żydowskie. To nic złego, to znaczy, to
to jest nasz największy problem. I to jest nasz największy problem, że nie ma w Polsce Stronnictwa Polskiego. No bo jest recydywa. Które by jakoś wpływy tych trzech stron. Proszę pani, no jak to ja nie chciałbym państwa odzierać ze złudzeń. Bo jak już nic innego nie można zrobić, to dobrze jest chociaż pielęgnować jakieś złudzenia. To przynajmniej nam jakoś osładza różne te. Co prawda potem następuje bardzo bolesny powrót do rzeczywistości. Ale no trudno, nie ma rzeczy doskonałych. Proszę bardzo. A propos jeszcze definicji sprawiedliwości, dlaczego pan zignorował najbardziej podstawową, że tak powiem, najbardziej gotową ustawową, nie tylko przez jakichś bezpieczników, ale arcybiskupów, definicję Marksa, że sprawiedliwość to jest równowaga pomiędzy pasożytniczymi interesami. Być może pan to zaliczył do jakiegoś socjalizmu czy coś w tym rodzaju, ale a propos tych dywagacji na temat Mazura, to miał poprzednika Izaaka Fleischwarba, Bernizewa Światło, którego wprowadzili do władzy Europy Rokowski Brudański. Co potwierdziły akta Agiwa IPN-u. Na ten temat właściwie cicho jest. Także, że to nie dopiero teraz są te trzy stronnictwa, tylko zawsze, że było stronnictwo jedno, to pasożytnicze, i ono miało przewagę prawie, że nie mieć na oblicze żydowskie. Proszę pana, no to jest ja. Ja znam ten pogląd, ale go nie podzielam, bo uważam, że to nie jest tak, że tylko jedno stronnictwo w Polsce rządzi. Ono ma duże wpływy, coraz większe, rzeczywiście coraz większe, czego ilustracją jest chociażby otwarcie, to co się działo przy okazji otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich, kiedy pan prezydent Komorowski w przemówieniu swoim powiedział, że niepodobna jest zrozumieć historii Polski bez znajomości historii Żydów. Więc no, to będziemy musieli się uczyć. 10 tysięcy lat. To po pierwsze. Po drugie, no, próbkę tego, co nas czeka, to też można było odtworzyć z przemówienia pana prezydenta, kiedy podał taki przykład, jak to Żydzi ratowali Polaków z rąk Gestapo i to w 1944 roku, rok po ostatecznym rozwiązaniu, więc musieli mieć tam potężne wpływy w tym Gestapo. No i myślę, że będziemy tak zaskakiwani coraz to nowymi rewelacjami. Na końcu, jak może za 10, może za 10 jeszcze nie, ale za 15 lat nie jest wykluczone, że nowa wersja historii Polski, ostatniej, przynajmniej najnowszej, będzie taka, że T.W. Bielski do spółki z pułkownikiem Klausem von Stauffenberg zbrojnie wystąpili przeciwko polskim nazistom i popędzili ich w kierunku Berlina, gdzie ci naziści, obawiając się sądu zagniewanego ludu, rozproszyli się w nocy i mgle bez śladu, także wszelki ślad po nich zaginął. No i to będziemy doktoraty będą robić, habilitację będą robić z tego. Na pewno czeka. Przepraszam, a propos władzy tych bezpieczniaków czy wywiadowców, że zaczęła się w 1944 roku, przed 1939 rządzili polskim wywiadem ludzie, których zignorował Piłsudski, którzy nie dopuścili do tego, że opinia publiczna, nie mówiąc już o tych oficerach, którzy jechali do Katynia, nie byli powiadomieni, że elity rosyjskie zostały wymienione. Podczas gdy na przykład niemieckie nie zostały wymienione. Czyli ta grupa niemieckich homoseksualistów za sprawazyjskimi korzeniami, która rządziła w Reichu Hitlera, nie wymieniła elit niemieckich, dlatego że sami się uważali za te elity, a w Rosji wymienili. Proszę pana, no
ja nie mam takiej głębokiej wiedzy jak pan na temat rodowodów wszystkich bezpieczniaków, bo to nie jestem specjalistą po prostu od tego. Mam tylko taką wiedzę potoczną na ten temat i tutaj z wiedzą potoczną mogę się z państwem dzielić. Co prawda, jak czytałem dzienniki Goebbelsa, to tam on pisze o rozmaitych takich czystkach, które przeprowadzają jeszcze w latach 30., odkąd tam Hitler doszedł do władzy, to przeprowadzają czystki w różnych agendach państwa, między innymi właśnie w organach bezpieczeństwa i w wywiadzie wojskowym, który zresztą był dublowany przez inne jeszcze organizacje wywiadowcze. Nawiasem mówiąc, przejęte później przez Amerykanów, taka była agenda niemiecka, obce armie wschód, Reinharda Gehlena. I to Reinhard Gehlen potem budował wywiad w Republice Federalnej Niemiec, w oparciu również o te kadry, bo to byli ludzie doświadczeni i mogący oddać usługi. Także tutaj ciągłość, myślę, że jest zachowana przynajmniej od pewnego czasu i niekoniecznie musi być utrzymywana według kryteriów etnicznych czy rasowych, tak jak pan sugeruje, bo te kryteria się zmieniały. Jeszcze na koniec ta koncepcja sprawiedliwości. Ja wydawało mi się, że przytoczyłem tę formułę marksistowską, każdemu od każdego według jego możliwości, każdemu według potrzeb. To był wyraz tego kompromisu, jak to pan nazwał. Natomiast przeciwstawiłem tej formułę Ulpiana Domicjusza, która wydaje mi się znacznie ciekawsza i znacznie lepsza, jeśli chodzi o rezultaty. Ale to, co pan mówi, nie jest formułą Marksa. Marks uznał, że jedynym pojęciem, które pozwala na naukowe rozpatrywanie wszelkich zjawisk życia, politycznego także, jest pasożytnictwo. I to, że każdemu według potrzeb czy możliwości, to nie jest istota sprawiedliwości. Proszę pana, znowu muszę się przyznać, że nie jestem takim marksistą dotrawnym, jakim był ksiądz Piłgarczyk świętej pamięci, który znał wszystkie wydania Marksa i potrafił powiedzieć, czym się różni wydanie Lipskie od Frankfurckiego. Kiedyś dyskutowali z Bolesławem Drobnerem. No i Drobner mówi, o nie, Marks tak nie powiedział, Marks powiedział inaczej, a mówi ksiądz Piłgarczyk, bo pan zna tylko frankfurckie wydania w tak. Więc ja nie mam aż takiej głębokiej wiedzy, natomiast wydawało mi się cały czas, że podstawową siłą motoryczną w historii według Marksa to była walka klas, a nie pasożytnictwo, ale to już zostawmy na jakieś seminarium, bo to proszę państwa, Tak, musimy tutaj się streszczać, także proszę bardzo pani, a później pan, a potem pan na końcu tam się zgłasza. Tak, pan też. Jedno krótkie pytanie. Właśnie tak ostatnio, w tym właśnie roku, czytam w Gazecie Polskiej i ostatnio też w sieci, że pan Janusz Korwin-Mikke jest agentem rosyjskim. A wiadomości te podaje pan redaktor Piotr Lisiewicz, a podobno Gowinowi powiedział Stanisław Żółtek. No jak mu tak powiedział, to wie pani. W sieci jest. Co mogę na ten temat powiedzieć? To już Cicero zauważył, że epistola non erubescit. Pismo się nie czerwieni. Wszystko można napisać. Muszę pani powiedzieć, że Janusz Korwin-Mikke nie jest w tych oskarżeniach odosobniony, bo według Frondy to ja też jestem. Tak, tego nie słyszałam. A to pani mówię, żeby pani wiedziała, z kim pani ma do czynienia. Ja mogę tylko to skomentować, że szkoda, że to nieprawda. A zawsze wydać pseudonim. Proszę, no nie znam skąd, to jestem tak zakamuflowany, że nie znam nawet swojego pseudonimu. Ale to tylko dowodzi perfidii.
Mówię, szkoda, że to nieprawda, bo gdybym był ruskim agentem, to pewnie by mi się lepiej wchodziło, jak z wszystkim dotychczasowym ruskim agentom. No, ale no, nie ma rzeczy doskonałych. Proszę bardzo. Wojtą, dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczące kompradorstwa. Czy uważa pan, że ewentualną organizację Polski ułatwiłoby, czy utrudniło ujawnienie tajnego aneksu tego związania w USA? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy propozycji reformy przepływu pieniądza między dołem a górą, czyli po polsku podatkowym byłaby gmina, która by wydzielała na aparat państwowy centralny. Co z poszczególnymi wyższymi szczeblami samorządowymi, powiat i tak dalej? Czy to będzie wyglądało? Moim zdaniem należałoby je zlikwidować, bo one istnieją w moim przekonaniu tylko w celach socjalnych. Natomiast nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia. Te kompetencje, które tam się im dało, no to po to, żeby jakiś pozór użyteczności zachować, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby jakoś pozwolić doić Rzeczpospolitą zapleczą politycznym partii. To jest przerzucanie, że tak powiem, kosztów funkcjonowania partii politycznych na państwo. Nie tylko subwencjonowanie samych aparatów partyjnych, ale również, że tak powiem, wyżywienie zaplecza politycznego. Moim zdaniem samorząd wojewódzki i powiatowy nie mają uzasadnienia nawet w świetle definicji samorządu. Ustawowej definicji samorządu, według ustawowej definicji samorząd to jest wspólnota mieszkańców. No jaką wspólnotę mieszkańców stanowi województwo, które są sztucznie tworzone? Przecież to jest w ogóle fikcja. Proszę? A marszałkowski? To jest to samo. No to właśnie, o tym mówię. Ale nie, mówi pan o wojewódzkim. Nie, o samorządzie wojewódzkim, więc to są organy samych marszałek. To jest samorząd, organ samorządu wojewódzkiego. Natomiast czym innym jest administracja rządowa, to znaczy wojewoda, bo on ma pewne konkretne kompetencje i konkretne obowiązki w związku z tym. Natomiast samorząd wojewódzki i powiatowy, mówię, to przecież te kompetencje są, można równie, bez żadnej szkody dla funkcjonowania tego, można przekazać gminom, tym bardziej, że nawet na gruncie obecnego ustawodawstwa nie ma żadnych przeszkód, żeby gminy tworzyły porozumienia ad hoc, jeśli chodzi o załatwienie jakichś spraw wykraczających poza gminę. Nie ma takich zakazów. Także to wszystko, co nie jest zakazane, to jest dozwolone i to jest dozwolone. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gminy wchodziły w takie porozumienia. Nawet o charakterze względnie trwałym, ale to by nie były bez instytucjonalizowania tego specjalnie. I przepraszam, pierwsze pytanie. Dotyczyło ewentualnych zmian. Proszę pana, to jest bardzo trudna sprawa. Przypomnę tylko losy próby ujawnienia agentury w strukturach państwa 4 czerwca 1992 roku. Ta próba się nie udała. A to by była prawdziwa kontrrewolucja, bo to by oznaczało ujawnienie agentury w strukturach państwa, oznaczałoby pozbawienie tajnych służb narzędzia okupacji kraju. Bo wywiad wojskowy, powiedzmy sobie szczerze, to jest instytucja kadrowo nieliczna i gdyby chciał ręcznie sterować wszystkimi segmentami państwa, nawet już nie mówię o segmentach życia publicznego, to mogłoby się to okazać niewykonalne przy tej szczupłości kadrowej. Natomiast jeżeli dysponuje narzędziem w postaci agentury, no to rzeczywiście może skutecznie kontrolować nie tylko segmenty państwa, ale wszystkie segmenty życia publicznego, środowiska opiniotwórcze, media i tak dalej, i tak dalej. I jak ujawnia w swojej książce Długie ramię Moskwy dr Cęckiewicz, w 90 roku tajny wywiad wojskowy dysponował agenturą w liczbie 2,5 tysiąca. Jestem przekonany, że dzisiaj tę liczbę można spokojnie pomnożyć przez 10. Bez obawy popełnienia jakiegoś błędu i przesady. I przy pomocy takiego instrumentarium rozbudowanego można
państwie, dlatego można sterować ręcznie wszystkimi segmentami życia publicznego. Dlatego to jest takie trudne. Dlatego to jest takie trudne. I tak jak mówię, no, przekonanie tych ludzi jest... Nie wiem jak to... Znaczy mówię, to jestem przekonany, że ich mogłoby przekonać perspektywa utraty korzyści z okupacji. Ale na razie się na to nie zanosi. Na razie się zanosi na coś znacznie gorszego. Proszę bardzo. A potem pan. Proszę. Więc z tego, co dzisiaj dowiedzieliśmy, wyłania się przerażający widok przyszłości Polski, prawda? Jednak jest nadzieja w tym, że ta dziecinność dominującej części polskiego narodu trochę ostatnio ten polski naród zmądrzał. Może nie dominujący, ale przeważający. Z czego to wyniknęło? Z tego, co się stało na Ukrainie. Nawet wśród osób występujących przed kamerami telewizyjnymi widać, że oni dostrzegają powagę sytuacji. Krótkie pytanie. Czy pan, bo jednak pana oddziaływanie jest edukacyjne, prawda? Czy zauważył pan, że przez ostatnie pół roku liczebność osób przychodzących na pana spotkania wzrosła? Bo jednak to by się, to, gdyby tak było, to potwierdzałoby moje podejrzenia, że jednak to, co się dzieje na Ukrainie, jest dla nas szansą, żeby polski naród się obudził. Proszę pana, nie widzę jakiejś znaczącej różnicy, jeśli chodzi o liczbę, bo no, zawsze było dużo, ale, że tak powiem, proporcje wiekowe tutaj zauważam. Wiecie, coraz więcej przychodzi ludzi takich poniżej 30 lat. To traktuję to jako wyraz, jako odbicie pewnej zmiany pokoleniowej, jaka zachodzi. Ja tutaj bym czerpał głównie nadzieję, a nie na podstawie tego, że się na Ukrainie dzieje, bo tam, co się tam będzie działo, to może być znacznie gorzej. Na razie doszło do rozbioru Ukrainy w następstwie tych wydarzeń, więc to nie jest specjalnie zachęcające. Ale mniejsza o to. Moim zdaniem ta zmiana pokoleniowa jest tutaj najbardziej obiecująca. I między innymi dlatego tak uważam, że na tę zmianę pokoleniową establishment zareagował wrogo. Chociaż właśnie nie powinien, ale zareagował wrogo. Kiedy tylko się okazało, że ci młodzi ludzie zaczynają coś przewąchiwać, no to natychmiast została proklamowana święta wojna z faszyzmem. Z kibonami. Święta wojna z faszyzmem. I to pokazuje, że establishment zwietrzył, że tak powiem, zagrożenie dla swojej pozycji. Bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. To są ludzie młodzi. To jest pokolenie, które jeszcze nie ma żadnych doświadczeń z przemocą. Ci ludzie się jeszcze niczego nie boją. I opanowanie ich w razie czego może być bardzo trudne, dlatego jest ta ustawa o bratniej pomocy. To są ludzie, którzy dowiedli swojej sprawności organizacyjnej. No i no, poza tym są młodzi, sprawni fizycznie, to nie są żarty, prawda? Więc to... I jesteśmy w pewnej sytuacji wyścigu z czasem. Czy prędzej się obudzimy i wyciągniemy wnioski, bo to same obudzenie, jeszcze możemy się przeciągać, tam ziewać bardzo długo, prawda, po obudzeniu się. Czy też zostaniemy wcześniej zoperowani pod narkozą? Nie wiem, co się wcześniej stanie, bo tu z jednej i z drugiej strony są, to z drugiej strony są jeszcze intensywniejsze przygotowania do tego. To tak wygląda. Mamy wyścig z czasem. I nie wiem, co nastąpi w życiu. Proszę bardzo, panie komisarzu. Dwa pytania. Po pierwsze, gdzie według pana znajduje się papież Franciszek w tym sporze między kościołem wiernym dogmatowi, a kościołem otwartym? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jak ocenia pan te zmiany
na stanowisku redaktora naczelnego Telewizji Republika, na którą te siły niezależne, niepokorne, jak siebie same nazywają, dmuchają i puchają. To znaczy to, że pana Wittsteina zastąpił pan Trawikowski, tego, którego sobie powiedzieć słowa i trzecie pytanie. Czy wiadomo panu coś na ten temat, jakoby była szansa w okresie transformacji na odzyskanie części, chociażby części z ziem utraconych? Czy kto był wtedy osobą decyzyjną w tym? To doprowadzi do tego, że ewentualnie nie odzyskanie. Taki, to wtedy nie ma tak. Proszę pana, owszem, znane mi były takie propozycje. Po raz pierwszy z taką ofertą wystąpił rosyjski polityk narodowości prawniczej. On sam tak o sobie mówi. Matka Rosjanka, ojciec prawnik. To ja go nazywam rosyjskim politykiem narodowości prawniczej. Włodzimierz Wolfowicz Żyrynowski. On bodajże w 1995 roku powiedział, że jak my się zgodzimy zostać, my, to znaczy Polacy, zgodzimy się zostać Słowianami, no to wtedy Rosja może wrócić do rozmów o granicy na zbrzeżu, co by oznaczało propozycję udziału w rozbiorze Ukrainy. Jeżeli my natomiast nie zgodzimy się zostać Słowianami, to on groził, że wtedy Rosja zaprosi Niemcy do udziału w rozbiorze Polski i też wyraził to inaczej, że wtedy Rosja postawi na porządku dziennym sprawę politycznej przyszłości Prus Wschodnich, ale no to jest propozycja rozbioru Polski. Kiedy w 1996 roku miałem takie spotkanie z parlamentarzystami Dumy Rosyjskiej, bo przyjechała delegacja Dumy Rosyjskiej do Warszawy, ja zostałem poproszony o to, żeby im referować punkt widzenia prawicy na różne sprawy, to było takie spotkanie w Sejmie. I ja im to powiedziałem, bo w trakcie pytań tam jeden z tych deputowanych postawił pytanie, dlaczego Polska tak się forsuje udział w NATO. I mówi, boicie się Żyrynowskiego, przecież to wariat jest. No ja mówię, proszę pana, to jest wasz kolega, to jak pan mówi, że to wariat, wy go lepiej znacie, to mnie nie wypada przez grzeszność zaprzeczać, ale powiadam, nie zapominamy my tu w Polsce, że na partię pana Żyrynowskiego głosowało 25% wyborców rosyjskich. Więc mówię, wy panowie nie namawiajcie nas, żebyśmy lekceważyli naród rosyjski, bo my tego nie robimy. My bardzo uważnie się przyglądamy, co Rosjanie tam chcą, co sobie wyobrażają i tak dalej. No i mówię, powtórzyłem to, co Żyrynowski mówił, tę ofertę i on nie zaprzeczył, że tak było, tylko mówił, że to wariat jest. Więc no może i wariat, ale oferta była ciekawa. Odpowiadając mu na pytanie, dlaczego chcemy do NATO się zapisać, czy wstąpić, to powiedziałem tak, no my chcielibyśmy zachować niepodległość. Albo nam się to uda, albo nie. Może nam się nie udać, dlatego że wy zrobicie coś takiego, że nam się nie uda. Ale mówię, to jeszcze nie musi być tragedia. Bo wprawdzie byśmy woleli być niepodlegli, ale jeśli już nie będziemy mogli, no to czy to będzie tragedia, czy nie, to będzie zależało od tego, kto będzie stał na czele Rosji wtedy. Bo jeśli na czele Rosji stałby ktoś taki jak Sergiusz Witte albo Piotr Stołypin, gdybyście nie próbowali przerabiać nas na jakichś człowieków sowieckich, czy tam jakichś Słowian, Bóg wie kogo, gdyby w Rosji była rynkowa gospodarka, gdyby panowało liberalne prawo, to jakoś byśmy to wytrzymali, jakoś byśmy sobie z tym poradzili, chociaż oczywiście wolelibyśmy być niepodlegli. Natomiast jeżeli na czele Rosji stanąłby ktoś taki jak Józef Stalin, no to mówię, wy sami wiecie najlepiej, że trzeba uciekać wtedy od was jak najdalej i my chcemy mieć jakąś szybką ścieżkę ewakuacji na wszelki wypadek. No i to potem mi tam podziękowali za szczere wypowiedzi i tak dalej. Bardzo inteligentna delegacja była, naprawdę przyjemnie się z nimi rozmawiało. Więc jeśli chodzi o tę drugą, co puścił farbę pan marszałek Sikorski. Moim zdaniem pan marszałek Sikorski powiedział prawdę.
Tylko, że poruszone zostały takie moce, że przed którymi się zgina wszelkie kolano i on po prostu się tego wystraszył, że podzieli los Andrzeja Lebera. Tak mi się wydaje. Że nie tylko karierę sobie złamie, ale może nawet nie przeżyć tego eksperymentu. No bo to właściwie on oskarżył Donalda Tuska, że wiedział, a nie powiedział, prawda? No to wielu ludzi nie przeżywało takich eksperymentów w przeszłości, więc on też. Natomiast dlaczego wydaje mi się, że to mogła być prawda? Proszę nie przeszkadzać. Dlatego, że w grudniu 2008 roku, a więc tego samego roku, kiedy ta propozycja miała paść z ust Putina, Condoleezza Rice, już na, że tak powiem, końcówce administracji prezydenta Busha, bo wybory były w listopadzie, a ona jeszcze w grudniu, jeszcze urzędował prezydent Bush, powiedziała, jak gdyby przygotowując przyszły reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, że Stany Zjednoczone nie będą już forsowały przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO, tylko będą dbały o to, żeby tam panowała demokracja, co w przełożeniu na język ludzki oznacza, żeby tam rządzili amerykańscy agenci. No więc to dla Rosji mógł być sygnał, to jak ona już oświadczyła, to żadna tajemnica, ale być może, że Putin wiedział o tym wcześniej, że już takie, nastąpiła taka zmiana stanowiska amerykańskiego i mógł o tym premierowi Tuskowi powiedzieć. No więc tyle tylko, że to wie pan, ja bym to, jeśli nawet taka propozycja padła z ust Putina, to ja bym to skomentował takim fragmentem z Eneidy Wergiliusza. Timeo Danaos et dona ferentes. Boję się Greków, nawet jak i przychodzą z darami. Bo to mógłby być taki dar Danaów. Jeżeli Polska by wkroczyła do Lwowa, to jest moim zdaniem wysoce prawdopodobne, że tego samego dnia Niemcy wkraczają do Wrocławia. Jak przesuwamy Polskę znowu na wschód, to ją przesuwamy całą. To ją przesuwamy całą. Myślę, że na tej... I to Putin teraz już po tej aferze z tą deklaracją pana marszałka, Putin to wyraźnie dał do zrozumienia, że tu strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie by też zadziałało. No w końcu to nic nowego. Minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop tłumaczył kiedyś ministrowi Beckowi, że Morze Czarne to też jest morze. Jak Beck mówił o tym, że Polska tam od Bałtyku i tak dalej, to on mu tłumaczył, że Morze Czarne to też jest morze. Na Bałtyku się świat nie kończy, także tu propozycje niemieckie idą w tym kierunku, a teraz mamy do czynienia ze strategicznym partnerstwem rosyjsko-niemieckim, które by zadziało. Ponieważ w Polsce nie było lustracji, to ja też mam tajnych współpracowników, a co by sobie żałował. No i oni, jeden na przykład mnie poinformował o tym, to potwierdziło się z innych źródeł, że w konsulacie niemieckim we Wrocławiu pracuje 600 pracowników i każdy ma pełne ręce roboty. Także to coś tam robią, prawda, ci wszyscy pracownicy. Przepraszam, a pana marszałka, pańskim zdaniem, co skłoniło, żeby śpiewać z tego klucza właśnie w tym? Wie pan, tego nie wiem, bo pan marszałek mi się nie zwierza, ale sądzę, że te same pobudki nim kierowały, co panem Andrzejem Leperem. Otóż, jak państwo pamiętacie, pan Andrzej został wypchnięty z głównego nurtu sceny politycznej, jak głęboki aut. I w pewnym momencie zaczął się zachowywać tak, jakby się przygotowywał do powrotu do centrum politycznej sceny i to jednym susem. Musiałaby być potężna siła, która by go w ten sposób przeniosła z tego głębokiego autu do centrum sceny. Otóż moim zdaniem jedyną taką siłą, która zdolna by była do takiego przeniesienia, to byłaby afera o zasięgu międzynarodowym. I ona potem wystąpiła nawet, ale już w postaci osłabionej, mam na myśli więzienia CIA, w których uczestniczyły stare Kiejkuty,
To znaczy pan Leszek Miller i pan Aleksander Kwaśniewski. Dwóch starych kiejkutów tam wypaczało palutry. Skończyło się jak to u nas na Nicem, to znaczy cała ta dostali 15 milionów dolarów za to stanie na świecy i usługi kuplerskie. Tam podzielili się usprawiedliwie, mam nadzieję, nie tam nikt nie miał krzywdy. Natomiast przypuszczam, że Andrzej Leper coś tam musiał wiedzieć, bo on kiedyś jeszcze w Sejmie tam coś chlapnął na ten temat. Tak, o tych klewkach i tak dalej. Żeby go ostatecznie pogrążyć, to taka dziennikarka telewizyjna Maria Wiernikowska z ekipą telewizyjną i z kamerą ruszyła śladem tych jego rewelacji, żeby go ośmieszyć ostatecznie i pogrążyć. Ale ku jej zdumieniu, okazało się, że to wszystko prawda. Że to wszystko prawda. I ona w końcu zaczęła tam tymi śladami już podążać na własną, że tak powiem, rękę. Skończyło się na tym, że kierownictwo telewizji odebrało jej ekipę i kamerę i ona już nie dokończyła tego reportażu, bo tam widocznie za dużo się zaczynała dowiadywać, więc to taką książkę napisała o tych swoich poszukiwaniach pod tytułem Zwariowałam. I tam opisała wszystkie te swoje peregrynacje, co tam, do czego się dowiedziała i tak, okazało się, że to wszystko prawda. Więc pan Andrzej mógł coś wiedzieć na własną rękę, a poza tym ci, którzy mu przyznawali te doktoraty honoris causa, to znaczy wywiad białoruski i rosyjski, mogli mu jeszcze jakieś informacje podrzucić, żeby tutaj wysadzić, że tak powiem, polską scenę polityczną w powietrze. Dlaczego nie? Pan Andrzej jako ląd detonujący znakomicie się do tego nadawał. No i tak, i w tym momencie mogło się okazać, że no, ponieważ to zagrażało wielu interesom, to mogła zapaść decyzja, że w takim razie pana Andrzeja trzaskamy i cześć. No. I jeśli moje podejrzenia są trafne, no to musieli to zrobić pierwszorzędni fachowcy, dlatego że on się powiesił w łazience mieszkania, w którym było pełno ludzi i nikt niczego nie zauważył. Więc to tak wyglądało. Jeśli chodzi o pana marszałka, to oczywiście przytomność umysłu go uratowała w ostatniej chwili. To, że Platforma Obywatelska i rząd w ogóle nie życzył sobie kontynuowania tego, pan premier, pan Donald Tusk natychmiast skwapliwie, jak już pan marszałek Sikorski przypomniał sobie, że pamięć go zawiodła, no to natychmiast wszyscy się do tego przyłączyli, że to tak na pewno musiało być i tak dalej. Ale to tylko pokazuje, jak potężne moce zostały poruszone tutaj. No i oczywiście wzbudziło to, przypuszczam, że wzbudziło to nieufność w Kijowie co do polskich intencji. I to między innymi jest przyczyna, ale nie tylko to, bo to jest taka najmniej istotna przyczyna, że Polska w tej chwili w sprawie Ukrainy przestała odgrywać jakąkolwiek rolę. No, nie trudno się dziwić, Ukraińcy są tak samo inteligentni i spostrzegawczy jak my. I oni się przecież zorientowali, że tak naprawdę to my sami niewiele możemy, że o wszystkim decyduje nasza złota pani w Berlinie, no to lepiej z nią rozmawiać, a nie tam z panią Kopacz, bo jak zobaczyli, że pani, nasza złota pani uczy panią Ewę Kopacz chodzić, no to czegoż chcieć więcej, prawda? To po co jeszcze sobie zadawać trudno? Więc to była scena, która awansuje do rangi symbolu, no dokładnie. Mówiąc między nami, to widać rzeczywiście, że nasze państwo źle funkcjonuje, że ten szef protokołu dyplomatycznego, który bierze pieniądze od Rzeczypospolitej, między innymi za to, żeby do takich rzeczy nie dochodziło publicznie, no to po prostu powinien zostać wyrzucony na zbity łeb. Bo on, jak pani Ewa na przykład, no nie umie chodzić po dywanie, to on powinien o tym wiedzieć i zrobić z nią parę prób w gabinecie i tak, żeby się nauczyła. Nie, to nic złego, od tego właśnie on jest. Od tego on jest, za to bierze pieniądze od Rzeczypospolitej, wcale nie małe. Więc zamiast doprowadzać do takiej no, śmieszności, kompromitacji na pierwszej zagranicznej wizycie, to jednak można było tego robić. Przepraszam, jeszcze pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie było o to, gdzie jest papież Franciszek Proszę pana,
Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, dlatego że nie. No, z tego co, z tych wiadomości, które się przedostały z tego synodu, to widać było, że ten dokument końcowy, znaczy ten dokument końcowy został przyjęty nieznaczną większością głosów. Nieznaczną większością głosów. Myślę, że w przyszłym roku, bo ten to będzie kontynuowane, że no zobaczymy w przyszłym roku, kto, że tak powiem, tam zdobędzie nieznaczną większość. Po raz kolejny. Oczywiście w Kościele jak na razie jest ustrój monarchiczny, więc ostatnie słowo należy do papieża, ale no, ja szczerze mówiąc tak z dużym zainteresowaniem się przyglądam wypowiedziom Ojca Świętego, bo on czasami mówi rzeczywiście rzeczy zaskakujące, które potem muszą urzędnicy kurialni przekładać na język ludzki. Wolałbym, ale to dla mojej przyjemności, żeby takich skrótów myślowych raczej unikał, bo to wprowadza duży zamęt. Nie wiemy, czy te egzegezy urzędników kurialnych prawidłowo odzwierciedlają jego myśl, czy nie. No bo lepiej jest, jak dotychczas przynajmniej tak było, że większość, a dość szczególnie Benedykt XVI, wyrażał się wyjątkowo jasno. I nic by się nie stało złego, gdyby papież Franciszek go w tym naśladował. Jeżeli rzeczywiście są takie frakcje postępowa i konserwatywna, no to jakoś papież musi między nimi lawirować, rzecz prosta, dlatego że no, główną troską, tak się domyślam, główną troską jest niedopuszczenie do jakiejś schizmy, zwłaszcza na tle sodomitów, to już by było żałosne, gdyby na tym tle nastąpiła schizma. No, ale nie jest wykluczone, że o ile część, powiedzmy, tych uczestników synodu, część biskupów uczestniczących w synodzie po prostu może mieć takie poglądy, to nie wykluczam, że inni mogą wykonywać zadanie. Nie wykluczam takiej możliwości, no bo byłoby dziwne, gdyby taka struktura, no bądź co bądź wpływowa i opiniotwórcza jak Kościół katolicki, nie była infiltrowana. Ale oczywiście między infiltracją a opanowaniem to jest ogromna przestrzeń jeszcze, ale infiltracja no, czasami daje rezultaty. No, przypomnę taki incydent sprzed jeszcze rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego. Porozumienie w Metz między kardynałem Tisserantem i patriarchą Nikodemem, patriarchą Moskwy i Wszechrusi, prawosławnym. O co chodziło? Janowi XXIII zależało, żeby w Soborze Watykańskim wzięli udział przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej, która moskiewskiej, rosyjskiej, która wtedy, no to do dzisiaj właściwie nie jest tam jasne, czy w jakim stopniu jest infiltrowana przez KGB, jak ten patriarcha Cyryl objął swój urząd, to w rosyjskiej telewizji odpowiednik naszej resortowej stokrotki go przesłuchiwał. Znaczy ta pani go przesłuchiwała. No i na dzień dobry powiada tak do niego. Ja to oglądałem. Z rosyjskiej telewizji się można więcej dowiedzieć niż z naszej, paradoksalnie. Otóż ona mówi tak, wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. A on mówi, da, no i co? No więc w 62 roku przypuszczam, że to była oczywistość. I w Metz nastąpiło porozumienie, podpisane zostało porozumienie, że Sobór nie potępi komunizmu. Na Soborze nie dojdzie do potępienia komunizmu. Bardzo wielu biskupów no, chciało się wypowiedzieć na
najbardziej jedna z takich zbrodniczych ideologii, która doprowadziła do ogromnych spustoszeń i prześladowań Kościoła katolickiego na ogromnych obszarach świata, no, żeby nie została oceniona od strony moralnej, no to, ale nie. No to właśnie to pokazuje, że pewne wpływy już wtedy się pojawiły, a co dopiero teraz, kiedy, że tak powiem, erozja poszła dosyć głęboko. A komunizm mutuje. A komunizm mutuje, tak. A, proszę pana, bo no, nie wiem dlaczego, ja tam nigdy nie byłem. Nie mam żadnych kontaktów z tymi funkcjonariuszami z Republika. No nie, no oni mnie zaprezentują, zresztą nie muszą, przecież jasne, prawda? Wcale nie mam o to pretensji. Tym bardziej, jak obejrzałem parę programów, to nawet nie wiem, czy bym chciał tam brać w tym udział. Ale no, być, jak nie wiadomo, o co chodzi, to być może chodzi o pieniądze, bo różnica między panem Bronisławem Wittsteinem a panem Tomaszem Terlikowskim od strony, że tak powiem, ideowo-politycznej nie jest duża, albo w ogóle jej nie ma. No więc tylko takie względy mogły wchodzić w grę. Tam może chodzić o to, aby wyciągnąć widzów z telewizji Trwam, coś takiego? No nie wiem. Wie pan, ja kiedy, jak mówię, obejrzałem z ciekawości parę programów takich informacyjnych telewizji Republika. No i właściwie niewiele się z nich tam dowiedziałem, więc... Poza tym, co jest intencja jasna, że no, żeby wspierać Prawo i Sprawiedliwość, to jest zrozumiałe, bo są dwa rodzaje mediów w Polsce, poza tam. Są media niezależne. To znaczy te, to Grzegorz Braun podał taką definicję. Media niezależne to są te, które słuchają się pana redaktora Adama Michnika. A media niepokorne słuchają się pana Adama Lipińskiego. To jest ta różnica. Klub jako taki działa, jak mówię, już od 3 lat. I my się tutaj spotykamy cyklicznie, pierwszą, trzecią niedzielę miesiąca. Także dzisiaj niestety muszę już zakończyć spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Ono i tak dosyć długo trwało, jest dosyć późno. Natomiast nie kończymy jeszcze spotkania klubowego. Dlatego, że jak mówię, prelekcje są jakby częścią naszych spotkań. My też odnosimy się do spraw bieżących. Teraz akurat tak się składa, że mamy, właśnie jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, mamy wybory samorządowe. No i jest to też temat, który wielu z Państwa, myślę, interesuje. Część już wyszła, część, widzę, wychodzi. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze część zostanie. No i mamy, jak mówię, dziękujemy panu Stanisławowi.